Część z Państwa przynajmniej zna i założenia i podstawowe zasady, którymi kieruje się wojna informacyjna, jak to wygląda, choćby z tego, że byśmy się już raz kiedyś widzieli na temat wojny informacyjnej, jak powiedział tutaj mój znakomity przedmówca, też to nie chcę robić konkurencji. Stąd wiadomo, że nie wiem, czy zapalać. Będzie się mieszało, jeśli chodzi o światło i kamerę. Ale za to nie będziesz nieżyć. Aha, dobrze. W każdym razie wiadomo, wobec tego jest Państwo, i zakładam, że Państwo jest jednym z najpotężniejszych orężów wojny informacyjnej, jest Agentura Wpływu. I Agenturze Wpływu to poświęcony jest dzisiejszy mój wykład. A dlaczego? Dlatego, że nie tylko, że to jest potężne oręże, ale dwa, po drugie jest to niesłychanie niebezpieczne, a po trzecie jest to sfera, do której do tych działań służby kontrwywiadowczej, to nie tylko nasze polskie, czy ja wiem, że one w ogóle jeszcze istnieją, ale nawet na świecie służby kontrwywiadowcze nie są zupełnie przygotowane. A o tym na końcu. A nie jest to nic nowego, ta cała agentura wpływu, albowiem już mniej więcej 2,5 tysiąca lat temu Sun Tzu, czyli znany już teoretyk działań wojennych i wręcz legendarny chiński znawca, w swym dziele Sztuka Wojny oraz zalecał werbowanie agentury wewnątrz aparatu państwowego przeciwnika drogą korumpowania ludzi zajmujących stanowiska we władzy. Nic nowego, korumpuje się i ma się agenturę. I teraz jest tylko, zresztą to samo powtórzył, jak gdyby przywódca Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii Harry Collins, bodajże w 1946 roku, kiedy apelował do studentów Cambridge, by nie zapisywali się do Partii Komunistycznej, ale kończyli studia, uzyskiwali dobre stopnie, dołączali do rządzącej ekipy i dopiero wewnątrz tej rządzącej ekipy służyli naszej komunistycznej sprawie. I trzeci cytat, który chciałbym przytoczyć, to jest dyrektora FBI, Louisa Fricka, który już na przełomie stuleci, czyli jakieś 10 lat temu, niecałe chyba 10 lat temu, stwierdził, że kiedyś to armie wkraczały na obcy teren, żeby zająć obce ziemię, zdobyć nowe terytoria i podporządkować sobie mieszkańców. A obecnie przeciwnik ma zupełnie inny charakter. A mimo to jest wyjątkowo niebezpieczny, jest to bowiem wróg wewnętrzny. Czyli należy się liczyć przede wszystkim w każdym państwie dzisiaj z wrogiem wewnętrznym. Między innymi dlatego... Nie tylko państwie, również kościelne. W każdej organizacji, która ma być podbijana, czy rozmontowana, czy ma być likwidowana, podporządkowywana sobie. To mogą być tylko społeczności. W wojnie informacyjnej niekoniecznie trzeba walczyć z innym państwem, z innym narodem. Wystarczy, że można walczyć z inną społecznością. Trzeba mieć tylko wroga wewnętrznego, sterowanego przez siebie wewnątrz tej społeczności. I również z poprzedniego wykładu, kiedy mówiłem, że polem wojny informacyjnej jest ludzka świadomość. I nagła taka przemoc, która jest w wojnie energetycznej, czy nawet w dominacji energetycznej, czyli nagła przemoc, już coraz częściej ustępuje zafałszowanej informacji manipulacyjnej perswazji. To już o tym Gorbaczow pisał. W książce Pierestrojka swoim w 1987 roku, on w tej książce Pierestrojka napisał, ale, że tak powiem, elita gagelowska to znacznie wcześniej zrobiła, że konfrontacja nuklearna, wtedy żeśmy się jeszcze wszyscy bali najbardziej w konfrontacji nuklearnej, to nie jest dobry środek osiągnięcia celów mocy. Że trzeba to robić inaczej. Albo no, każda wojna nuklearna zwłaszcza jest nieopłacalna per saldo, bo niesie tak wielkie zniszczenia, że w ogóle wręcz nie wyobrażalne. Natomiast zdobycie radioaktywnych ruin też się nie opłaca, bo co z nimi zrobić? I tak wejść nie można, tak?
I to przez stulecie. Wobec tego nie tędy drogą. I w zasadzie to też nadal nie jest nic nowego w tym wymyśle moskiewskim, dlatego że to już Sun Tzu mówił, że trzeba atakować plany przeciwnika, a nie jego armię. Kto potrafi zaatakować plany i sparaliżować zamiary przeciwnika bez odwoływania się do siły zbrojnej, czyli do własnych strat, nie ponosząc własnych strat, no to wobec tego on uzyskuje zwycięstwo i to jest jedna z najwyższych szczytowych umiejętności wodza. Coś takiego, dokonanie czegoś takiego. No dobrze, ale paraliżowanie jego zamiarów przeciwnika, zanim zostaną skrystalizują się w postaci realnego zagrożenia dla drugiej strony, no to trzeba te plany, tak jak Sun Tzu zalecał, trzeba likwidować w zarodku. Ale jak likwidować w zarodku z zewnątrz? Z zewnątrz nie można ich zlikwidować w zarodku. Planów zwłaszcza. Plany można zlikwidować w zarodku wtedy, kiedy się jest wewnątrz. W związku z czym ważna jest w konflikcie agentura informująca. To znaczy taka agentura, która informuje, co dzieje się wewnątrz przeciwnego obozu, czyli to normalne, to co my mówimy, szpieg. Taki tradycyjny szpieg jest bardzo ważny i cenny. Ale bezcenny jest agent wpływu, który tym się różni od szpiega. Może będę robił to w ten sposób, takie rozgraniczenie dla jasności, że szpieg zbiera informacje i przysyła do swojej centrali. Natomiast agent wpływu rozpowszechnia informacje. On nie zbiera, on niczego nie kradnie. On rozpowszechnia informacje. Ale może oddziaływać, i taki agent wpływu jest najcenniejszy, który może oddziaływać na przeciwnika w fazie, kiedy on planuje coś. I wtedy, za przeproszeniem, może pieprzyć te plany, ukręcić im łeb. Czyli w fazie tworzenia planów i podejmowania decyzji. Ale to nie jest zbieranie. Trzy podstawowe elementy, które są ważne w podejmowaniu decyzji, to jest wiedza o rzeczywistym potencjale i możliwościach własnego kraju. Ja operuję pojęciami kraju też dla jasności, bo to można powiedzieć w swojej społeczności, swojego. Ale kraj jest jak gdyby taki najprostszy schematycznie dla nas do zrozumienia. Podobna wiedza o potencjale i możliwościach przeciwnika oraz wiedza o obrazie, jaki przeciwnik wyrobił sobie o naszym kraju. To jest niezwykle istotne i ważne. I teraz ten obraz jest niesłychanie istotny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś coś planuje w tej fazie planowania i podejmowania decyzji, no to w jakiś sposób ocenia. Jeżeli państwo A chce zaatakować państwo B, no to państwo A ma jakiś obraz potencjału i możliwości tego państwa B, bo nikt nie leci w dzisiejszych czasach hura i na to państwo B, obojętnie co, nic nie wiemy, co tam jest, no można wpaść w jakąkolwiek pułapkę. W związku z czym podstawowy punkt odniesienia do jakichkolwiek planów to jest nasza wiedza państwa A o państwie B. I zadaniem agentury wpływu jest nie tyle, zadaniem normalnego szpiega jest z państwa A, jest pojechać do państwa B, zebrać informacje, dostarczyć swojej centrali. Natomiast zadaniem agentury wpływu jest pojechać do państwa B, czy być obywatelem najlepiej państwa B, ale być na rządzie, naszym rządzie mamy tam agenta swojego. I ten agent wpływu już psuje w państwie B obraz państwa A. Czyli on będzie kształtował swoim działaniem taki obraz państwa A, jaki sobie państwo A życzy. To nie jest zbieranie informacji, wsysanie jak odkurzacz, przesyłanie do siebie, do swojej centrali. To jest kształtowanie opinii, obrazu, pojęć, w ogóle myślenia. On dostarcza informacje. On dostarcza informacje, agentura wpływu dostarcza informacje. Nie, on nie tyle pisze, może pisać i donosy też, ale po prostu różne, że on dostarcza informacje. Tyle tylko, że one są odpowiednio spreparowane.
Taki modelowy agent wpływu, to jak Państwo czytali Trofinowską go Władcę Pierścieni, no to tam jest Grima, taki, co to szepcze do ucha królowi i taki fałszywiec. No to jest agent wpływu. To był agent wpływu Salomana, tak? Definicja amerykańska określa agenta wpływu jako osobę wykorzystywaną do dyskretnego urabiania opinii polityków, dziennikarzy i grup nacisku w kierunku przychylnym zamiarom i celom obcego państwa. To jest agent wpływu. Ale co on? On urabia opinii. On niczego nie kradnie. Sejfu nie dostaje się do sejfu. On urabia opinii. Ale tam jest sejf. Tak, dokłada do tego sejfu. Tylko kwestia tego, kwestia jakości informacji dokładanej do tego sejfu. Inna amerykańska definicja uważa za agenta wpływu osobę, która, i tu jest teraz też jest bardzo znamienne słowo, subtelnie i zręcznie, bo to jest bardzo ważne, wykorzystuje swoje stanowisko, możliwości, władzę i wiarygodność, również niesłychanie ważny element, do promowania interesów obcego mocarstwa w sposób uniemożliwiający zdemaskowanie tego mocarstwa. To jest niesłychanie ważne. A więc wpływu nie może się w żadnym wypadku wskazać swoim działaniem, w imieniu kogo on działa. Bo wtedy nie będzie agentem wpływu. Wtedy byłby nieskuteczny. I teraz tak, agentura wpływu należy, tak jak już mówiłem, do najskuteczniejszych, ale jednocześnie najtrudniejszych do wykrycia sposobów informacyjnego oddziaływania na przeciwnika. Dlaczego? Dlatego, że agent wpływu we własnym środowisku i społeczeństwie postrzegany jest jako lojalny obywatel, który prywatnie bądź publicznie głosi swoje poglądy. No, może być autorytetem, ale to już do autorytetów jeszcze dojdziemy. No, on na razie jest tylko obywatel. Fakt, że są one zbieżne z linią polityczną i zabiegami propagandowymi obcego mocarstwa, oceniany jest zazwyczaj przez słuchaczy tego, że wszystko jedno, czy to jest szeptanka i pod budką z piwem, czy to jest ekskatedra w telewizji, że to jest jako zbieg okoliczności, nie wart głębszej analizy. Tym się nikt nie zastanawia specjalnie. Natomiast szkody wyrządzane przez agenta wpływu są potencjalnie ogromne. Zwłaszcza jeśli jest on wysokim urzędnikiem państwowym lub uznanym autorytetem. No i teraz dochodzimy do autorytetu. Bo agent wpływu musi być osobą wiarygodną i on dostarcza odbiorcom, u których ma ukształtować tą wiedzę o obrazie, ukształtować i sformować ten obraz, to on ma odpowiednio dostarczać odpowiednie informacje lub dezinformacje. Może mogą to być pojednawcze informacje lub alarmistyczne opinie, albo pojednawcze opinie, pokradajmy się, albo alarmistyczne, nie, to zaraz nam coś grozi. To wszystko, możliwości są różne. Mają to być opinie i argumenty, chwytliwe slogany, słowa wytrychy, które zastępują w ogóle całe bloki pojęciowe. Ale nie, na ogół agent wpływu nie dostarcza faktów, bo na faktach to by było złapane dość szybko. Tylko tworzy atmosferę, tworzy klimat, tworzy obraz. Ale metodą raczej sloganów i nazwijmy to operacji słownych czy zabiegów słownych niż po prostu zimnych faktów, nagich faktów. Agentura wpływu ma sterować opiniami środowiska, w których się obraca. Zadanie to taki agent wpływu spełnia, i tu jest piękny eufemizm, jak to ładnie brzmi poprawnie politycznie. Techniki zarządzania postrzeganiem. Jest to piękne sformułowanie. Techniki zarządzania postrzeganiem. Kiedyś to, co się po prostu pomówiło, krótko jeden słowa, to kłamstwo, albo fałszowanie rzeczywistości. A teraz się ładnie mówi, techniki zarządzania postrzeganiem. Fałszowanie obrazu rzeczywistości. No tak, no rzeczywistość, fałszowanie, techniki zarządzania postrzeganiem. A to kiedyś po prostu to jest fałszowanie rzeczywistości, no ktoś, a nie zarządzanie postrzeganiem. No, ale to jest to samo. Kiedyś się mówiło to bezpośrednio, krótko i węzłowato nazywało się rzeczy po imieniu, teraz trzeba
tak jak w Wielkiej Brytanii jest, nagle się przekonał, nagle się w takiej jakiejś ulotce Rady Miejskiej wyczytałem, że to, co się dotychczas nazywało śmieciarze, to są inżynierowie Departamentu Ochrony Środowiska. No. A tego wcześniej to się nazywało śmieciarze, przyjeżdżą po kubeł. To jest dokładnie to samo, tylko Świniopas to brudniejszy funkcjonariusz służby zootechniczne. Tak jest. I teraz, kiedy agentura wpływu jest najbardziej skuteczna? Wtedy, kiedy społeczność jest rozchwiana. I etycznie jest zdemoralizowana, albowiem społeczność, która ma zwarty porządek etyczny, ustabilizowany, jasne i przestrzegalne normy moralne, to takie społeczności mają wbudowany, jak niejako w siebie, odruchowy system samoobrony przed wrogim potrzebem. Ludzie, którzy wiedzą, czego się trzymać, i wiedzą, jak postępować, i są moralnie zdrowi, na potrzeby nie są i na cudze opinie nie są wrażliwi, dlatego, bo mają wbudowane sobie. Serdecznie, zaraz, chwileczkę, ten facet coś mi tutaj śmierdzi, prawda? To może taki być od razu oddał. Automatyzm. Zwykłego człowieka. Zwykłego człowieka. A nie, że, a tylko ludzie, którzy są rozchwiani i znaczy się nie mają jasnych torów życia, nie mają jasnego porządku w sobie już wbudowanego, tylko się za każdym razem muszą sprawdzać albo porównywać z kimś innym. Popatrzcie, czym teraz ludzie, że ludzie w tej chwili nie żyją własnym życiem, żyją życiem innych osób, tak? Te wszystkie pisma kolorowe, telewizja i reszta, ona nie mówi do człowieka, żyje jakoś tam spokojnie, bo mówi, nie. Ważne jest życie gwiazdy, tak? Wszyscy się podniecają życiem gwiazdy albo życiem serialu, tak? Co się tam dzieje? A nie o swoim własnym życiu, tylko każdy się odnosi do życia kogoś obcego. Nie swojej rodziny, nie swojej najbliższych, tylko nie kogoś obcego. W związku z czym to już jest rozchwiane społeczeństwo, bo ono nie ma ustabilizowanego porządku. W związku z czym każdy się już odruchowo zaczął ustawiać w tym kraju, nie do własnego myślenia, i jest niepewny. Nie, że mój porządek taki, jak dziadek mi wpoił, to jest porządek taki, który ma być, tak? Tylko nie, a może ja jestem dobry, a ja się muszę sprawdzić, a ja muszę być, porównać się, a ja... Człowiek, który ma po kolei w głowie, że tak powiem, nie musi się porównywać do nikogo. On wie, że postępuje prawidłowo. Ale człowiek rozchwiany to się musi rozglądać, czyli cały czas się rozglądać. I tak, no może coś potrzeba. Bo on szuka potwierdzenia. Bo on szuka, sam się sprawdza, samo potwierdzenie. Czy on w ogóle myśli, jeżeli nie umie myśleć konkretnie i nie ma sam wiary w własne myślenie, no to wtedy mu łatwo podsunąć inny schemat myślenia. Zwłaszcza, kiedy robi to autorytet. I właśnie na okres moralnego rozprzężenia i rozbicia tradycyjnych więzi społecznych po I wojnie światowej przypadają szczególnie intensywne działania sowieckie wewnątrz Związku Sowieckiego. Lenin, Bucharin, Dzierżyński twórczo zaadaptowali doświadczenia carskiej ochrony, która jest, to nie dnia na dzisiejszy wykład, ale która jest no, w ówczesnych latach i pewnie do dzisiaj jest mistrzem prowokacji. I w ogóle prowokacje i rozkładanie jako podstawowy oręż, a jednocześnie agentury wpływu. To też jest jeden z ich patentów. Pionierem tworzenia całej sieci agentury wpływu był niejaki ten dzisiaj, byśmy tam rozmawiali. Piotr Iwanowicz Raczkowski, czyli szef zagranicznej agentury ochrony w Paryżu. Opłacał on regularnie francuskich żurnalistów piszących na zlecenie i umieszczających we francuskich czasopismach pochlebne artykuły o rodzinie carskiej oraz o sytuacji wewnętrznej i gospodarczej Rosji. Subsydiował lub wręcz kupował całe gazety. I jego zadanie, jego zadaniem, które bardzo dobrze mu to wypadało, było formowanie we francuskich elitach pozytywnych opinii dla carskiej Rosji. Ale zagraniczna agentura miała na własnym terenie
na tym terenie właśnie paryskim miała konkurencję. A tą konkurencją był Artur Rafałowicz, przedstawiciel rosyjskiego Ministerstwa Finansów, który też nie szczędził pieniędzy i potrafił wydawać do ponad 200 tysięcy franków miesięcznie na opłacenie. 200 tysięcy franków na pod koniec ubiegłego stulecia, na przełomie XIX i XX wieku. 200 tysięcy franków to były nieprawdopodobne pieniądze. On tyle wydawał na żurnalistów francuskich na miesięcznie, żeby ich korumpować. Ale skutki jakie były? Moi Państwo, do 14 roku, czyli do wybuchu I wojny światowej, 25% francuskich inwestycji zagranicznych ulokowanych było w Rosji. A wtedy Francja była jedną z najpotężniejszych potentatów finansowych świata. Jeżeli nie najpotężniejszy, no to równorzędnym z Anglią, z Wielką Brytanią. A przepraszam, wtedy z Imperium. No tak, czyli 20. To były dwa największe imperia. Tak, brytyjskie i francuskie, no, ale kapitałowo chyba nawet wtedy Francuzi byli mocniejsi przed pierwszą wojną światową niż Brytyjczycy. Czy tam Anglicy. W każdym razie w 14 roku 20, czyli 1/4 inwestycji kapitałowych zagranicznych Francji, czy w ogóle inwestycji kapitałowych było ulokowanych w Rosji, a tylko 9% w Imperium Francuskim. Czyli we własne kolonie, w terytoria zamorskie swoje, które były częścią, uważali za część Francji, to wpakowali tylko niecałe 10%. 9% wpakowali. Ale 1/4, czyli 25, dwa razy prawie, czy no, 2,5 razy tyle wpakowali w Rosję. Dzięki, dlaczego? Dlatego, że była propaganda. A propaganda była taka, że przecież tam raz tylko się zdarzyło, ale to tylko wówczas, kiedy zaczęli przegrywać strasznie w 1905 roku z Japonią, to tylko wtedy się zdarzyło, że nie dostała Rosja francuskiej pożyczki, o którą poprosiła. Wcześniej i później Raczkowski potrafił nawet i tę klęskę obrócić w zwycięstwo i dostawać z powrotem pożyczkę. Czekano rolnika. Mówił Francuzom. Tak, no nie, no jak płacił 200 tysięcy franków miesięcznie na to, żeby przepłacić dziennikarzy, no to nic nie dziwota. Do tego dochodził jeszcze Raczkowski i jego następcy z ochrony, no, z agentury zagranicznej. W związku z czym tam prasa, że tak powiem, francuska była opłacana głównie przez i rozwijała się dzięki łapówom rosyjskim. I te doświadczenia ochrony od razu wykorzystało Czeka, bo już na samym początku kilkadziesiąt tysięcy funtów zainwestowało, że tak powiem, socjalistyczny dziennik brytyjski Daily Herald, który w 20 roku się bardzo od razu odpłacił. W 20 roku podczas wojny z Polską to objął, Daily Herald objął medialny patronat, jak się to tak dzisiaj nazywało, nad zorganizowany Związek Zawodowy Dokerów bojkotem transportów uzbrojenia i amunicji dla Polski. Wtedy przecież przez długi czas żaden statek z amunicją i z pomocą wojskową, za tym, jaką tam pomocą, zakupioną przez Polskę amunicją i uzbrojeniem, nie mógł do Polski wypłynąć, dlatego, bo dokerzy nie ładowali z tych statków w portach brytyjskich. A wobec czego? A nie ładowali między innymi dlatego, że Daily Herald ich cały czas podbechtywał przeciwko Polsce. Jako wolna prasa. Ale absolutnie wolna prasa. Takim głównym narzędziem międzynarodowego oddziaływania bolszewików to był Komintern od 19 roku. To był Komintern, który... Trzecia międzynarodówka leninowska. Tak jest. Już na drugim zjeździe tegożże Kominternu określono zadania i jednym z tych zadań, takim najważniejszym, było wpajanie przekonania, że komunistyczna Rosja jest nie tyle źródłem nauki, co miejscem najświętszym ze świętych. I to jest taka Tak to się nazywało. W związku z czym to oni to robili. No i ten Komintern niemalże w każdym kraju, gdzie istniał chociaż śladowe, szczątkowe formy partii komunistycznej, to tam Komintern już miał swój oddział.
A zadaniem każdego z tych oddziałów było tworzenie i mobilizowanie lokalnej agentury wywiadowczej, czyli szpiegów, i to sobie zostawmy na boku, to nie na dzisiaj, ale również agentury wpływu. Przy czym akurat w tym okresie kominternowskim bardzo często się zdarzało tak, że i taki agent, który w jedną stronę był dwustronny, nazwijmy, w jedną stronę sprzedawał informacje, czy tam lansował informacje, a w drugą stronę zbierał i przekazywał szpiegowstwo. Skutki? No to zaraz sobie popatrzmy i na kogo. Pamiętacie Państwo... Ale to już był błąd w sztuce. To był błąd w sztuce, który się zresztą strasznie zemścił, dlatego że to potem wrócimy zwłaszcza do amerykańskich sprawy. Że nasz kontrwywiad przejął na przykład w Polsce kierownictwo. No tak. Kontrolę, nazwijmy to w KPP, KPZB. I teraz skutki działania tej agentury wpływu. W tym kominternowska była niesłychanie skuteczna. Niesłychanie skuteczna, czego daje przykładem jest choćby głód na Ukrainie. I wtedy ci czołowi zachodni intelektualiści, politycy i dziennikarze, jak ktoś ładnie to John Jack w takiej książce czekisty napisał. John Jack to był specjalista, analityk wywiadu wojskowego amerykańskiego. Jeden z najmądrzejszych ludzi, z najmądrzejszych analityków właśnie tego okresu i tej sprawy. Ci politycy, ci, nazwijmy to elita intelektualno-polityczna zachodnia, bezwstydnie przyczyniła się do tragedii naiwnie lub z rozmysłem, wychwalając wspaniały eksperyment sowiecki. Moi Państwo, tacy ludzie jak Bernard Shaw, wtedy, kiedy notowano na Ukrainie, na Północnym Kaukazie, z głodu przypadki łutożerstwa i było to prawie że nagminne, to George Bernard Shaw zapewniał, i teraz zacytuję go: nie widziałem w Rosji ani jednej niedożywionej osoby, młodej lub dorosłej. Pojechał do Rosji, że tak powiem, wożono go, potem wrócił i opowiadał właśnie takie rzeczy. No, on mógł nie widzieć. No, ale powinien wiedzieć. Francuski polityk i dwukrotny premier Edward Herriot zaprzeczał kłamstwom burżuazyjnej prasy, która twierdziła, że w Związku Radzieckim Sowieckim panuje głód. Jednak najgorszy chyba z tego całego towarzystwa to był Walter Duranty, czyli korespondent dziennika New York Times w Moskwie, który dostał nagrodę Pulitzera za swoje reportaże, a który twierdził i pisywał: każde doniesienie o głodzie w Rosji jest przesadą lub złośliwą propagandą. Brytyjscy piewcy socjalizmu, Beatrice i Sydney Webb, strofowali ukraińskich chłopów w tym okresie za podkradanie ziaren z kłosów, co w ich opinii było bezwstydną kradzieżą kolektywnej własności. To są zachodni, że tak powiem, fotelowi intelektualiści, skomunizowani intelektualiści. I to były autorytety, bo Bernard Shaw to był wtedy olbrzymim autorytetem. No nikt go za komunistę nie uważał. Nikt go nie uważał, on był przecież burżuazyjny pisarz. Tak, jak najbardziej. Dramatów, myśliciel. Jeden z najlepszych specjalistów, dosłownie wirtuoz organizowania agentury wpływu, to był Willy Mitzenberg. To jest ten, który wymyślił swego czasu kluby niewiniątek, czyli takie, to nazywał właśnie organizacje, kluby, które on przy pomocy kominternu, jako przybudówki różnych kominternowskich, te kluby niewiniątek, gdzie właśnie byli intelektualiści, nazwijmy to saloniki. To nie były to, co by się dzisiaj powiedziało, saloniki. On organizował takie saloniki, gdzie oddziaływał na elity, czy
pseudointelektualne całego Zachodu, a była... Ale jaka liczebność była tych salonników? Duża. Właśnie o to chodzi, że ona była duża. Mietzenberg był bardzo, bardzo to umiejętny, dlatego był wirtuozem, bo on grał na tym jak na dwóch fortepianach naraz. Dlatego nie tylko to, że on w jednym kraju działał, on działał w Niemczech, na całą praktycznie Europę Zachodnią. I te klubów było kilka, dlatego on robił pod każdy. Jak mieli przekonania trochę chrześcijańskie, to był klub niewiniątek, który był, no nazwijmy to, sprzyjający, chrześcijanie sprzyjający Związkowi Sowieckiemu. A inni będą na przykład lewicowi, a tamci będą no, monarchiści sprzyjający Związkowi Sowieckiemu. Na różne sposoby, poeci, tu organizował to znakomicie. Znakomicie to organizował, zresztą za co zapłacił głowę. To będę z głową załatwiony przez swoich własnych z Moskwy. Przez śmierć. Nie, w czasie wojny już. Już to za dużo wiedział, no, więc musiał to za to zapłacić. To wiem, że to w 1940 roku po kapitulacji Francji. Ale co on mówi? Musimy mieć w ręku artystów i profesorów, wykorzystywać teatry i kina, by szerzyć za granicą doktrynę, iż Rosja gotowa jest poświęcić wszystko, aby utrzymać pokój na świecie. I to było w czasie wojny z Polską. Czyli co? Będzie taka wojna o pokój, że kamień na walka o pokój, że kamień na kamieniu nie zostanie, tak? To tak się mówiło, tak? 30 lat temu. Nic nowego. To już Mietzenberg zalecał. Drugi taki as, rzeczywiście to doskonały facet, ten zresztą zapłacił głową, to był Karl Radek, czyli Karol Zobelson. Zobelson. I z Polski. Tak. Który działał głównie w Niemczech i on był w komitecie wykonawczym Kominternu, przy czym on był Karol Radek, czyli tak go nazywano w Polsce i tak był, zanim wyjechał do Niemiec, to tak był znany na szulkach. On był z dwóch rzeczy znany. I tak się zapisał zresztą, jak Wańkowicza poczytacie różne jego wspomnienia, to on tam dość sporo o Radku pisze. I był z doskonałego poczucia humoru oraz z niesłychanego cynizmu. To był facet, który był absolutnie zimny i wyrachowany w politycznych sprawach. I on uważał, że wszelkiego rodzaju kluby, takie intelektualne, to muszą być organizowane w krajach, w których nie jesteśmy wystarczająco silni. Tam, gdzie jesteśmy silni, to palce diabli, już i tak mamy tych wszystkich w ręku, a jak nie, to jak się komuś coś nie podoba, to poślemy czeka albo odpowiednika czeka. Lokalnego odpowiednika czeka. Natomiast tam, gdzie nie jesteśmy silni, to trzeba rozmiękczyć ten kraj. Jak trzeba rozmiękczyć ten kraj? Przy pomocy klubów intelektualnych, czyli jak który wpływ. Mietzenberg operował olbrzymimi sumami na łapówki, na przekupywanie, na organizacje. No i no, niestety korzystał z tych, znaczy niestety, niestety. No. W każdym razie korzystał z tych również dla siebie, w związku z czym miał, zdobył sobie przydomek czerwonego milionera. Znaczy, co z jednej strony to, że on ostro płacił i do dzisiaj nie wiadomo dokładnie, co gdzie kupił i co gdzie finansował. Wiadomo, że miał, nie pamiętam ile wytwórni filmowych w Japonii, lokalnych, ale no, na całym świecie dysponował olbrzymią siecią propagandową, to propagandową, wpływ, olbrzymią. A co kontrwywiady tych krajów na to? A co kontrwywiady tych dzisiejszych krajów też wiedzą? Nie wiedzą. Przepraszam cię bardzo, gdyby istniał nawet znany mi MI5, gdyby miało po kolei w głowie, to by nie dawało, nie sprzedawało Daily Express raz rosyjskiemu miliarderowi, tak? Co, ktoś mi mówił, że on będzie musiał po rosyjsku, a nie myśli. Ale ja już chyba o tym Państwu mówiłem, że największym osiągnięciem Mietzenberga było utworzenie w 1933 roku w Paryżu Światowego Komitetu Pomocy Ofiarom Niemieckiego Faszyzmu. Ten komitet to by była zgodnie z dzisiejszą nomenklaturą, była to niezależna, pozarządowa i ponadpartyjna organizacja filantropijna. Apolityczna. Apolityczna, oczywiście apolityczna.
Przedstawicielem przewodniczącym międzynarodowego zarządu był Lord Marley, członek brytyjskiej Izby Lordów. No więc co można mi powiedzieć? To lewicowiec, bolszewik? No nieprawda, że bolszewik. Lord. Monarchista. No. Natomiast prezesem był Albert Einstein. No fizyk, naukowiec, autorytet. Ale paryski sekretariat komitetu był rządzony przez czysto komunistyczną klikę. To jest bardzo ładne określenie i to jest określenie nikogo innego jak Artura Kesslera, który był kominternowskim agentem wysokiego gatunku, zanim nie przeszedł na drugą stronę, nie rozczarował się. I tenże Komitet Pomocy Ofiarom Niemieckiego Faszyzmu wydał w 1933 roku brunatną księgę hitlerowskiego terroru i spalenia Reichstagu, która obecnie po zweryfikacjach wszelkich możliwych historycznych uważana jest za najskuteczniejszą publikację propagandową w historii Kominternu, opartą na fałszywych przesłankach, faktach wszystkich. Jedna wielka fałszywka, bardzo daleko od wiarygodności. Ale w latach 30., pomiędzy 33 a wybuchem wojny, w latach 30., to była Biblia faszystowskiej, krucjaty antyfaszystowskiej. Na 20 języków ją przetłumaczono, od japońskiego po jidysz. I cała ta czołówka, ta tak zwana piaciorka z Cambridge, czyli czołówka szpiegów sowieckich i tych, co pracowali dla NKWD, i tych, co pracowali dla GRU w zachodniej Europie i w Stanach, to na tej książce się wychowało. Ta książka, prawie każdy z nich w jakichś tam swoich wspomnieniach lub w zeznaniach złożonych różnym służbom, tę książkę wymienia jako podstawę, że tak powiem, że ta książka coś się w nich zmieniło i oni wtedy zostali komunistami czy kominternowcami, a w każdym razie antyfaszystami, a ponieważ jedyną źródłem, że tak powiem, jedyną przeciwwagą dla faszyzmu widzieli w Związku Sowieckim, w związku z czym służyli Związkowi Sowieckiemu. Podobnie z tymi brygadami międzynarodowymi, które do Hiszpanii pojechały. Ci ludzie też chcieli walczyć z faszyzmem po przeczytaniu tej brunatnej księgi. Skurzowani. I to nie tylko komuniści. I to nie tylko komuniści, no nie. To była intelektualna lewica, nazwijmy to w ten sposób, czy ludzie, którzy szukali nowego rozwiązania ideologicznego i nowego rozwiązania społecznego, a jednocześnie chcieli walczyć z faszyzmem. No i widzieli, no taka książka i tacy ludzie i taki komitet, no to wiąza tym autorytetem. No jeszcze, ja bym tu dodał, nie chcieli być nacjonalistami, żadnych. No nie zawsze. To nie wszystko było internacjonalne. To nie wszystko było internacjonalne. Ten internacjonalizm nie był wtedy tym czynnikiem najważniejszym. Najważniejszym czynnikiem był raczej antyfaszyzm niż internacjonalizm. To internacjonalizm zrobił się troszkę później. Drugie to były takie, ale... A, to było odpowiednik dzisiejszego antykomunizmu. To by był odpowiednik dzisiejszego generalnie antykomunizmu, ale jeszcze wrócę, że to można do tego wrócić, odwołać się. Brunatna księga tego hitlerowskiego terroru to był odpowiednik mniej więcej propagandowy sprawności tworzenia narzędzia wpływu. Czyli prawie tak dobre jak protokoły mędrców CIO. Które rozpowszechniała? Ochrana z kolei. To było ochrana. Raczkowski. Raczkowski był najprawdopodobniej pomysłodawcą. To i tak jest do końca nierozpracowane, mimo tego, że usiłowano dokonywać analizy i stwierdzono, że to są na przykład, to jest koncepcja jest z jednego dokumentu, z jednej książki, reszta jest z drugiej książki, jako tworu, jako formy napisania. Natomiast argumenty są częściowo z literatury
przeciwko propagandowej, z pamfletu propagandowego przeciwko Napoleonowi III argumenty, a częściowo, no, rzeczywiście z podlane mnóstwem informacji o środowisku żydowskim z komórki ochrony zajmującej się rozpracowywaniem środowisk żydowskich. Także Raczkowski jest, palec Raczkowskiego w tym ewidentnie jest, no tylko, a ponieważ on był najbardziej, jeden z najbardziej pomysłowych ludzi, w związku z czym, dodanie prowokacyjnych, w związku z czym te protokoły mędrców Syjony są uważane za najbardziej dezinformację najdłużej się jak na razie utrzymującą, no poza dezinformacją podstawową, która, wiecie Państwo, jaka jest najstarsza, to już chyba mówiłem, najstarsza manipulacja językowa i dezinformacja. Wschód i zachód słońca. Przecież to nieprawda. A znaleźliście coś lepszego. A jest w jakimś języku, bo ja nie znam, w jakimś języku, że tak powiem, prawdziwe stwierdzenie? Nie, jest zawsze wschód i zachód słońca. Tak? A to przecież nieprawda. Od czasów Kopernika wiem, że to jest bzdura, a jednocześnie a dezinformacja nadal funkcjonuje. Drugą taką, po tej brunatnej księdze, to się zrobiło specjalnie do oddziaływania na młode pokolenie, na młodych idealistów z różnych uniwersytetów zachodnich, to była, a przede wszystkim brytyjskich, to była cała seria, nie zapominajmy, że to są lata 30. Wtedy nie było Małej Brytanii, tylko było Wielkie Imperium Brytyjskie, w związku z czym dla, jeszcze jedno, w tamtych latach, dla Moskwy, to tym tak zwanym głównym przeciwnikiem, główny przeciwnik, to było Imperium Brytyjskie, a nie Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone dopiero zaczęły być głównym przeciwnikiem w końcówce lat 40. Czy powiedzmy w połowie lat 40. Tuż przed zakończeniem wojny. To jest pierwsze. To była jedna czwarta świata i obszarowo, i ludnościowo. Moi Państwo, to nie jest śmiech, że na Imperium Brytyjskim nigdy nie zachodziło słońce. Ono nigdy nie zachodziło. Bo jak zachodziło w Wielkiej Brytanii, to wstawało w Hongkongu. To był prawdziwy globalizm wtedy. Dlatego imperium stworzono BBC, dlatego imperium zbudowano w ogóle i wymyślono telegraf. Z drutem, a później już i bez drutu. Ale takim drugim, żeby tego w tym imperium pozyskać agenturę i pozyskać ludzi, którzy można by było ich użyć, zwerbować jednocześnie jako agenturę wpływu, a z drugiej strony jako agenturę zbierającą szpiegowską, to między innymi po to opublikowano, to bodajże to był New Statesman, ja zaraz tutaj niech ja sobie sprawdzę, to była, tak, New Statesman, to była opowieść o serial, o Finfengruppen, czyli pięcioosobowych grupach konspiracyjnych, które się podobno KPD, komuniści niemieccy zorganizowali i jak znakomicie oni działali, paraliżowali nazistów i hitlerowców i tak dalej, i tak dalej. Również, no nazwijmy to, to jest mniej więcej tak jak u nas było o partyzantach AE, równa prawda. A co to tak? A nie, Rote Kapelle to była agentura i już później. I to było rzeczywiście świetnie działające, ale Finfengruppen to było mniej więcej tak, że tak to się miało do rzeczywistości, jak te opowieści o różnych, co to było, pamiętnik partyzanta AL. Że wyparliśmy Niemców z leśniczówki. Tam trzy dni później Niemcy wyparli nas z leśniczówki. Zebraliśmy siły i wyparliśmy Niemców z leśniczówki. Leśniczy się wkurzył, wziął dubeltówkę, przegonił i nas, i Niemców z leśniczówki. To jest to mniej więcej tak samo było z Finfengruppen. Ja to pamiętam z tamtych czasów. No, a to może czymś innym? Nie, no, takie były kawały. W latach to... 70. 70. Tak, to pamiętam z tamtych. I wówczas, dlaczego to się wszystko tak... Po co było te opowieści o Finfengruppen? Między innymi dlatego, że przez lata 20, już wówczas końcówka czeka i początek NKWD, a jednocześnie cały czas GRU, dlatego, bo to nie zmienia nazwy od rewolucji. Tak, to jest ciekawe, GRU, co
Deroma cały czas główny rozwiedniwatelne uprawnienie i to jest cały czas to samo. Włożyli bardzo duże pieniądze i starali się umieścić swoich nielegalów. Kto to jest nielegał? Nielegał jest to obywatel mojego państwa, który jest ucharakteryzowany na nim, a dostaje całą legendę, dokumenty, życiorys, wszystko. Obcego obywatela, obcego państwa jest tam i tam funkcjonuje jako agent. I to próbowano tam wprowadzić Rosjan lub Łotyszy, w ogóle, w każdym razie głównie charakteryzowanych na Anglików, Amerykanów, Kanadyjczyków, Francuzów i tak dalej, do establishmentu lokalnego we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach, Kanadzie, Niemczech. I to się nie bardzo udawało. Koszt był olbrzymi, dlatego, bo nie dość, że trzeba było tego człowieka przez zbudować mu tą legendę, w związku z czym jego doskonale przeszkolić przed wysłaniem. Po drugie, trzeba było musiał coś mieć, tak? Zanim zawód zdobył, to musiał mieć w ogóle pieniądze, więc koszty były tego duże i nie dawało to profitów wywiadowczych. Bo prototyp agenta Tomka. Tak. Ale na końcu, na mniej więcej na początku lat 30. w OGPU, czyli w późniejszym NKWD, zaproponowano. I zrodziła się. Głównej Policji Czeskiej Ukrainy. Tak. Objedyniony jest. Objedyniony. Zaproponowano, żeby zamiast tych własnych oficerów, to zwerbować ludzi już na uniwersytetach, czyli młodych ludzi, synów i córki lokalnych establishmentów i po zwerbowaniu im jest znacznie łatwiej. Takim dzieciom z elity już wejść szybko do elity, dlatego, bo oni sami my są, to jest to środowisko elitarne, kierownictwo na danego kraju. Koledzy ze studiów, wejść do tego, a poza tym awans i szybki nawet awans i wspinanie się po drabinie lokalnego państwa nie wzbudza niczyjego zainteresowania, no bo jeżeli ktoś jest syn profesora na przykład, i on nagle zacznie w administracji państwowej robić karierę, to nikogo to nie dziwi, no bo mądry facet po dobrym uniwersytecie, dobrze przeszkolony, wiadomo, że ma znajomych, wszyscy go znają, on wszystkich zna i tak dalej, i tak dalej. Koledzy ze studiów są gdzie indziej, jakby tu powiedzieć, jak to się mówi? No to tak pewno, że było to w tych wszystkich, co z ZSP wyszli? Ordynacja, tak? No to nikogo nie dziwiło, jak ktoś powie. Jak ktoś był z ordynackiej, no to wiadomo, że awansuje i to... Kogo to dziwiło? Normalnie. Ale był prezydentem. No, prezydent był, no. No i to szybko doszło, tak? Nikogo to nie dziwiło, dlatego że to było z lokalnej elity. I tych młodych ludzi, z najlepszych uczelni, zwabiono do rewolucyjnego podziemia właśnie takimi opowieściami o Finkengruppe i mamiono ich heroiczną walką z faszyzmem. No bo oni wtedy, a jednocześnie pokazywano miraż budowy lepszego świata. Mnóstwo ludzi się na to wzięło. Nie oszukujmy się, to byli ludzie, którzy startowali, że tak powiem, w tym, mając 23, 25 lat, 24, przed 30. Więc zupełnie inaczej patrzyli na świat. Wielu z nich pojechało do Hiszpanii, zobaczyło, czym pachnie, jak do tych brygad międzynarodowych, zobaczyło, czym pachnie komunizm i się wycofało, a wielu zostało na tym. I ta piatiorka z Cambridge to jest właśnie rezultat takiego oddziaływania. Później to był ten jakby etap O, w Stanach właśnie, bo to jest też to sposób, tam była już penetracja bardzo daleko idąca i tam wyjeżdżali, tam gdyby były trzy rzuty. Pierwszy rzut to były lata
lata 20, początek lat 20. I to wtedy wyjechał pierwszy rzut do montowania agentury, wyjechał pierwszy rzut wprost z Moskwy, z falą emigracji. Później był drugi rzut, w którym był na przykład tatuś Dawida Warszawskiego. I do organizacji Komunistycznej Partii Stalowej, Bolesław Geber, który już organizował, i on to był rzut do organizacji Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie skomunizowania związków zawodowych, to był drugi rzut. I trzeci rzut to był właśnie ten tworzony już w oparciu o, nazwijmy to, rozbudowaną ideologię antyfaszystowską. Tak już w skrócie to mówię. I z tego trzeciego rzutu to byli właśnie ci ludzie, których zwerbowano na dobrych uczelniach. Ci ludzie weszli do administracji Roosevelta, do tego całego New Deal. I doszło do tego, że... Alger Hiss to był ten trzeci rzut? Alger Hiss to jest trzeci rzut. I Alger Hiss był doradcą, znaczy kiedy w 1944 roku, dwa miesiące po nominacji, na sekretarza Departamentu Stanu. Edward Stettinius, przyjaciel Roosevelta, pojechał razem z nim do Jałty, to zabrał Algera Hissa jako swojego doradcę, który szeptał jego prezydentowi do ucha. Bo Stettinius był doskonałym biznesmenem, ale znajomość, tak powiem, niuansów polityki europejskiej była mu daleka. No i z tego polegał na poradach Hissa, który jemu i prezydentowi doradzał, jak powinna funkcjonować ONZ oraz kto powinien kontrolować powojenną Polskę i co zrobić z Niemcami. Problem w tym, że Alger Hiss był agentem sowieckim, za co w 1950 roku został skazany na 5 lat więzienia. Skutki jego podszeptów to czujemy do dzisiaj, tak? A przez pół wieku żeśmy boleśnie na własnej skórze odbierali. Mając takie doświadczenia z lat 30., a zwłaszcza z tych kominternowskich lat i z tego okresu Komitetu Pomocy Ofiarom Niemieckiego Faszyzmu, to taką kopią to było już po wojnie założono Światowa Federacja Związków Zawodowych i inne organizacje. I ich w 1945-1946 roku powstało kilka. Światowa Federacja Związków Zawodowych, znana nam, prawda, jeszcze do niedawna. CRZZ cały, czyli nasze związki zawodowe do nich należały. Chyba CRZZ jako czapa należała. W każdym razie. Międzynarodowa Demokratyczna Federacja Kobiet, Światowa Federacja Młodzieży Demokratycznej, to ta, która festiwale organizuje. W 1946 roku powstała Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy z siedzibą w Pradze, Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji, Międzynarodowe Zrzeszenie Demokratycznych Prawników, Międzynarodowy Związek Studentów, Światowa Federacja Pracowników Nauki i Światowa Federacja Związków Nauczycieli. To były takie rzeczy, które zostały zorganizowane przez Moskwę. I sponsorowane. I teraz, jak się popatrzy na te organizacje, to świadczą o głównych kierunkach oddziaływania. Gdzie miały to oddziaływać? W którą stronę to miało iść? Opanowanie umysłów niedoświadczonej politycznie, ale łatwo angażującej się emocjonalnie młodzieży. Dwie organizacje miały oddziaływać na nią bezpośrednio, plus pośrednio nauczycielska i akademicka. A poza tym to miała być przecież Światowa Federacja Młodzieży Demokratycznej. Jeszcze któreś jeszcze jest. I potem tak, kontrolowanie środków komunikacji społecznej. Organizacja dziennikarska, radia i TV oraz pośrednio nauczycielska.
Zdobycie wpływów i informacji w świecie nauki, czyli znowu to są organizacje akademickie i nauczycielskie. Utrzymanie kontroli nad związkami zawodowymi, czyli ta Światowa Federacja Związków Zawodowych. Wszystkie te organizacje koncentrowały swoje działania na aktualnych, zwróćcie uwagę Państwu, lub przyszłych środowiskach opiniotwórczych. To nie było produkcyjnych, to byli wszystko opiniotwórcze, bo i związki zawodowe. Wiadomo, że do każdej partii zawsze wchodzi jakiś tam element tych najaktywniejszych związkowców. I te organizacje miały grupować, sterować albo już ludźmi, którzy już są w elitach narodowych, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, albo mieli się wkrótce znaleźć, czyli młodzież i studenci. Chodziło o oddziaływanie na elity. Tutaj nie ma, że Międzynarodowa Federacja Demokratycznych Producentów, nie wiem, gwoździ, tak? Albo chłopstwa. Też nie ma. Nie. To są tylko oddziaływania na elity. No chłopstwo według marksizmu to reakcje na masę. No. Wszystko jedno, ale też można by ją było urabiać, prawda? Ale tutaj nie chodziło o urabianie tej masy, tylko chodziło o urabianie elity. W Moskwie oddziaływanie na świadomość i w ogóle cały po wojnie oddziaływanie na świadomość coraz bardziej wyrastało w tych służbach, coraz większą, jak gdyby miało znaczenie. W 50-tych latach powołano po raz pierwszy zarząd w tym wywiadzie zagranicznym, czyli w pierwszym zarządzie głównym KGB, specjalny departament D, który później, w 60, 10 lat później przemianowano na departament A od aktywnej mieropiliacji, czyli środki aktywne, a później departament w latach 70. podniesiono do rangi służby, gdzie już z etatu wynikało, że generał KGB ma tam rządzić i się to doliczyło, 300 osób to liczyło, czyli 300 etatowych pracowników KGB zajmowało się nie tylko i wyłącznie oddziaływaniem na elity, czyli organizowaniem i prowadzeniem agentury wpływu. Jest tak zwany, w każdej rezydenturze KGB jest tak zwany pion PR, czyli politycznej rozwiedki, czyli wywiadu politycznego. Oficerowie tego pionu już w latach, od lat 80. 1/4 swojego czasu mieli poświęcać na działania właśnie typu agentury wpływu, oddziaływania na elity, głównie elity na społeczeństwo danego kraju. I taki całe tam były roczne programy, sprawozdawczość cała olbrzymia i tak dalej. I w 1984 roku, to już mamy dobrze rozwinięty, znaczy już w Moskwie doszli do wniosku, że mają jeden z największych problemów, to jest jednak Watykan. To wówczas wyszła 19 grudnia 1984 roku ściśle tajną instrukcję nr 733, praca nad Watykanem, tytułowaną, wydaną dla rezydentów, gdzie nakazano im zwiększyć wysiłki na rzecz penetracji czołowych ośrodków katolickich na Zachodzie przy wykorzystaniu agentury oraz innych środków operacyjnych. Do tejże instrukcji nr 733 dołączona była również ściśle tajna ocena nr 2182 łamane przez PR, czyli Polityczna Rozwiedka, w której podkreślano, zacytuję, osobiste antykomunistyczne i antysowieckie przekonania Jana Pawła II, który na wszelkie sposoby stara się zmienić ustalone dawno stosunki między Kościołem a państwem w krajach socjalistycznych. Ustalone było, a on burzy. Dlatego też rezydenci powinni wzmóc działania aktywne, które muszą, tu podkreślono, muszą obejmować przede wszystkim, proszę posłuchać, to są wszystko cytaty. Przekazanie czołowym grupom w Kurii Rzymskiej i osobiście Janowi Pawłowi II sygnału,
że próby rozszerzenia sfery działań Kościoła katolickiego w systemie społecznym i państwowym krajów socjalistycznych są uważane przez te kraje za ingerencję w ich sprawy wewnętrzne. Musi co być zrozumiał, no i trzeba by było zrobić to, co my zrobiono na pracy świętego. Ktoś się nie wiem. Po drugie, nie zrozumiał sygnału. Po drugie, wykorzystanie wszelkich istniejących niesnasek wewnętrznych na Watykanie, każdego przejawu niezadowolenia wpływowych kardynałów. Inspirowanie apeli środowisk katolickich do Jana Pawła II i Kurii Rzymskiej, wzywających do czynienia wysiłków na rzecz umocnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, powstrzymania wyścigu zbrojeń, zmniejszenia nakładów na zbrojenia i wykorzystania zaoszczędzonych funduszy na walkę z głodem i ubóstwem. Czyli mamy znowu walkę o pokój, tak żeby kamień na kamieniu nie został. I następne, przeciwdziałanie rozszerzaniu kontaktów między Watykanem a Cerkwią Prawosławną oraz innymi kościołami chrześcijańskimi działającymi w krajach socjalistycznych. Czyli już w ogóle wojna ideologiczna i agentura wpływu w obie strony. Znaczy się Kościół jest agentem wpływu. Ale przedtem była analogiczna akcja przeciwko Piusowi XII. Tak, tylko z innych tych, więc nie, to jest tylko rozwinięcie i po prostu rozszerzenie, bo tych dyskredytowanie Jana Pawła II jako protegowanego najbardziej reakcyjnych kół zachodu. To każdy rezydent miał to wpisane u siebie w obowiązki na rok 85. Na zakończenie instrukcja podkreśla, już nie wszystkich nie cytuję, że dla zrealizowania wymienionych zadań należy podjąć kroki dla bardziej systematycznego wykorzystania posiadanych już źródeł agenturalnych oraz pozyskania nowych w ośrodkach i organizacjach katolickich, a przede wszystkim w Watykanie, czyli od 85 roku, od początku nakazem dla każdego rezydenta jest penetracja KGB, penetracja Kościoła. Nakazem musimy, tak? Instrukcja mówi bardzo wyraźnie. Muszą obejmować. Jak coś w centrali powiedziano, że muszą, to każdy się już później starał. Bo nie, to odwołanie i ewentualnie praca gdzieś daleko za górami. Stefan, ja mam, przepraszam cię, muszę coś powiedzieć. Bo potem jest w internecie, że to jest w Rychłocicach, ja się nie zgadzam. Że co? Że te wykłady są w Rychłocicach. Nie zgadzam się. Że w internecie. Tak, no jak no? No dlaczego to filmujecie? No tak, na naszego tutaj do. No tak, ale potem w internecie jest to, że te wykłady się odbywają w Rychłocicach. Nie zgadzam się na to. Ale nie ma informacji. Gdzie to jest? Nie ma. Pokaż mi to. Nie ma takiej informacji. No nie, a kto ci takie bzdury opowiadał? Nie, no pytam. Nie, ale... Nie, rób. Czyli jest, co? Co? Pokaż, bo to dlaczego by wewnętrznego jest? No nie, ale daję się do internetu i co? Nie, nie mogę na internecie. Ja pytam cię, daję się do internetu. Nie, przepraszam, Rena, tyś twierdziła. Mówiłaś to w trybie twierdzącym, a nie pytając. Przepraszam, nie, ja po prostu głoszę. Ale się wyrażę, że to trzeba... My zaznaczamy. Właściwą troskę, no ja... Nie, poczekaj, po prostu się dzieje, ktoś nas kolei. Jasne. Odpowiedz mi na pytanie. Macie tekst wykładu, na przykład pana doktora Brzeskiego, teraz w internecie. I co jest napisane, że kto to jest? Pan doktor Brzeski gdzie był? Na Księżycu? No i kogo to jest? Rena, to po prostu... Chcecie, Rena. Patrz do internetu najlepiej sama. W internecie te wykłady są w różnych miejscach prowadzone i prawie nie wiem. Ja tylko gorąco proszę. Nie mam podanego miejsca. Bo jeśli kiedykolwiek będzie, to ja powiem, że ale na czym nie miejsca absolutnie nie wolno. No bo bezpieczeństwo, no nie unikamy takich rzeczy, nie piszemy kto pani, gdzie, tych rzeczy nie podajemy. Podajemy tylko treść. Podajemy tylko treść, na to mamy zasadnie szczegóły. Masz rację, ty rację pani. Masz 100% rację, ale mnie się wydaje, że to jest element. Z tym, że Rena, wizja na doktora. Nie może być tak, że tutaj jest słuchaj przeciwko kościołowi. Rena, ale nie. Wykłady. Rena, wykłady są, ale bez podania miejsca. I to dotyczy nie tylko. Jest instytucja polityczna, nie, to
I dla nas byłoby źle, jakby to absolutnie. Nie tylko dla pani Renata, ale i dla nas. Bo to bezpieczeństwo oczywiste. Natomiast sama treść jest za tą tajemnicą. Ale Kosecki również wykłada, że jeszcze nie Wiesz, a ja to mam potrzebujące. Ja to wyjaśniłam, bo to było Rena już w trakcie wykładu, a to o to zupełnie innego chodzi. Także ja już. Nie, Rena, sytuacja jest taka, że treść nie jest żadną tajemnicą. Ja on to miejsce dziękuję i sama wizja ma. Rena, uważaj, bo później będzie znowu się wcinać. Proszę cię uważać chwilę, żebyś drugi raz się zadawała tego samego. Burzysz całe pozwolenie. A potem trzeba być. Może być i będzie YouTube na cały świat wizja ma doktoratu. Tablica, nie wiadomo. Wszędzie może. I treść może być wszędzie. Natomiast bez informacji, gdzie to się odbywa. Bardzo dziękuję. I tu masz. Ani nawet daty nie ma. Bardzo dziękuję. No data może być, może nie być. Już, aby miejsca nie było. I to dotyczy różnych innych miejsc, przyczyn. Są takie miejsca, na przykład w Poznaniu, gdzie studenci, korporacji, bo też takie wykłady dla nich są, nawet reklamują, że to u nich jest, bo są tacy. Ale ty słusznie jeszcze raz podkreślasz, bo może są nowe osoby, które nie wiedzą, że jedyną rzeczą, której nie należy upowszechniać, to jest miejsce. I to w naszym wspólnym interesie. To jest. No z różnych względów uważam, że tu jest tak pięknie, że szkoda by było to stracić. Natomiast jak jest takie miejsce jak korporacja, gdzie jak nie w jednej korporacji, to może być w drugiej i korporacji zależy na reklamie właśnie, to tam podają, że to właśnie się odbył wykład korporacji tam Baltia. Jeśli będziecie chcieli poinformować, że się spotkaliście w ramach rozszerzenia przyrody i ekologii w domu pisarza byłego arystokraty, to będę wdzięczna. Ale nie, na temat przyrody, zachowania się zwierząt, to bardzo proszę. Rada, na wszelkie to nie. Bo po osobach, które reagują, to panie Kitonie, proponuję, już będę nadgorliwy w stosunku do tego, co mówisz. Ale wiecie co? Nie ma takiej osoby, nie ma nic. To już nawet i Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt lepiej nie ma. Nas tu nie ma. Nas tutaj nie ma, ale to nie ma. Ale w ogóle ja to nie jestem ja, tylko zupełnie kto inny. Jeszcze coś, bo przed chwilą rozmawiałam z moim bratem, który właśnie podobnie chyba jak pan dr Brzeski, mówi, że oczywiście, że ta, nie wiem co to widać, że mówił pan dr Brzeski, że robota Rosjan. Ale to jest właśnie tytułem przestrogi dla wszystkich, nigdy nie dość powtarzania pewnych zasad ogólnych, że treść nie jest tajemnicą, ani osoba prelegenta, uczestników nie podajemy, bo nie każdy sobie życzy. Po co? Jak prelegent, treść, a gdzie to jego sprawa? Mógł nagrać przecież. Mógł nagrać sobie w domu. Tak, jak Finlandia. No to jest przyjemne. To może być jedno oglądanie. Właśnie, ale proponuję, żeby takie rzeczy Rena poruszać w przerwie. A nie w trakcie wykładu. No to nie ma sensu. Jeżeli takie zadanie miał każdy rezydent w 80. latach, to powstaje pytanie, czy dzisiaj też ma to samo, bo ktoś może powiedzieć, no ale przecież to jest jakby nie było 30 lat temu. To znaczy dziś imperium komunistyczne się rozleciało. Nic się niewiele się zmieniło, bo jak Szejmow, były oficer KGB, który uciekł i wybrał wolność w Stanach Zjednoczonych. Komunizm to nie tylko ideologia, to także sposób myślenia, który nadal znakomicie funkcjonuje. W związku z czym, czy tak to się... To jest istotna rzecz. To jest istotna rzecz, czy to jest sposób myślenia. No jest mniej szereg partii komunistycznych na Zachodzie. Tak jest. Tak jest. Teraz tak. Agenturę wpływu typuje się pod kątem nie tyle możliwości wykradania tajnych informacji dokumentów, co rozpowszechniania odpowiednio spreparowanej wiadomości i opinii. To już byśmy na samym początku mówili.
Ale proces pozyskiwania agentów jest bardzo zbliżony. I werbowania agentury, do werbowania agentury wywiadowczej. To jest wszystko jedno, na dobrą sprawę. I teraz w zachodnich służbach, głównie anglosaskich, funkcjonuje skrót MICE, czyli myszy. Czy werbunku. I wywodzi się ono od słów money, czyli pieniądze, ideology, ideologia, compromise, kompromitacja oraz ego. Cztery najważniejsze czynniki, którymi się gra przy werbowaniu agenta. Rosyjska pragmatyka jest troszeczkę inna, ale tak czy się pokrywa. Według Aleksandra Orłowa, który był generała NKWD, który był wykładowcą Moskiewskiej Centralnej Akademii Wojskowej i autorem skryptów dla kursów agentury NKWD, następujące czynniki są najważniejsze. Względy ideologiczne na pierwszym miejscu, pieniądze, kariera lub inne motywy korzyści osobistych, zaangażowanie uczuciowe, upodobanie do przygód i życia pełnego emocji, chęć ukrycia popełnionych przestępstw i ucieczka przed odpowiedzialnością oraz dewiacje seksualne oraz skłonności uważane powszechnie za naganne. Przy czym Orłow uważał, że najlepszym środowiskiem do werbowania, a przynajmniej bardzo dobrym środowiskiem do werbowania, jest społeczność homoseksualna. Z dwóch względów. Że jest ona wyjątkowo dyskretna i lojalna wobec siebie, wewnątrz tej społeczności, międzynarodowo lojalna wobec siebie, a jednocześnie są to na ogół ludzie wpływowi. Wobec tego do agentury wpływ jest to znakomite pole do werbunku. Natomiast były szef wywiadu zagranicznego OGPU, który też na mnie skończył, Michał Trilicer, głosił, że szantaż jest szczytową sztuką zdobywania materiału wywiadowczego. Ładne określenie. Szantaż jest szczytową sztuką zdobywania materiału wywiadowczego. Trilicer? Tak. No dobrze, ale to tak, czy tylko jakie może mieć korzyści, a więc wpływ. 100 lat temu mniej więcej, obok korzyści materialnych, to agentów wpływu wabiono nadaniem arystokratycznego tytułu, stąd się między innymi tak baronowie mnożyli. I galicyjscy hrabiowie. Tak, i galicyjscy hrabiowie. Jak to było? Wiedeński baron i galicyjski hrabia, tak? Nie, kurlarski baron i galicyjski hrabia. Służby sowieckie nęciły agentów wpływu wewnątrz obozu socjalistycznego, wizją wprowadzenia do międzynarodowej nomenklatury. Obecnie zarówno służby rosyjskie, jak i innych państw, obok profitów finansowych, skłaniają do współpracy obietnicą przyznania prestiżowych nagród i wprowadzaniem do międzynarodowych salonów. Przy czym pragmatyka wskazuje, że podatność na bodźce finansowe nie jest zależna od pozycji werbowanego. Tylko ryba nie wierzy. Różna jest zazwyczaj tylko wysokość jurgieltu. Czyli biorą. Wszystko jedno na jakiej pozycji. Wysoka zasada. No to jest wysoka. W przypadku osób zajmujących prominentną pozycję zawodową lub w hierarchii państwowej, gratyfikacją jest najczęściej nie tyle honorarium pieniężne, co wsparcie w spełnieniu ambicji politycznych lub aspiracji osobistych. Operacje z wykorzystaniem agentury wpływu należą do działań strategicznych, a nie taktycznych i zakrojone są na lata, albo nawet na dziesięciolecia. I to jest ta główna różnica między operacjami wywiadowczymi, stricte wywiadowczymi, czyli kolekcjonowaniem informacji, które i tak i owak prędzej czy później, ale raczej dość szybko się dezaktualizują, a działaniami agentury wpływu to są działania strategiczne obliczone na długo, albowiem kształtowanie zbiorowej świadomości społeczeństwa to jest potrzebne. Wymaga czasem wymarcia całego pokolenia. Pokolenie, które pamięta coś, to musi wymrzeć, żeby uformować następne pokolenie.
i żeby to następne pokolenie już było formowane i nie pamiętało czegoś. Najgorsi są ci, co mają dobrą pamięć. Skuteczność agentury wpływu zależy w dużej mierze od jej uplasowania i wiarygodności, to znaczy miejsca, gdzie ona się znajduje oraz czy jest wiarygodna, czy nie. Jedno i drugie odpowiednio się buduje. Bo można awansować i przesuwać agenta w hierarchii i budować jego autorytet. I właśnie tu jest kwestia tworzenia autorytetu. Ale i to przesuwanie, czyli awansowanie i plasowanie agenta w hierarchii danego państwa, a jak również budowanie jego autorytetu, wymaga czasu. Nie można żądać, żeby jak się zwerbowało chłopaka mającego 25 lat i kończy właśnie uniwersytet, żeby on natychmiast był autorytetem. Trzeba ten autorytet powoli zbudować. Albo jednocześnie trzeba go odpowiednio poprzesuwać w hierarchii państwowej. I dlatego też werbownicy najczęściej już działają na terenach uniwersytetów, co przy czym jest to bardzo łatwe. Bo uniwersytety i wyższe uczelnie to jest obszar ścierania się myśli. W związku z czym, że ktoś jest młody człowiek lub ktoś ma poglądy takie czy inne, bierze udział w dyskusji, przekonuje, namawia, że tak powiem, steruje kimś innym lub stara się sterować, na wyższym uczelniu to nie budzi, w świecie akademickim nie budzi to specjalnego zaskoczenia. To jest normalne, dlatego, bo to jest teren ścierania się myśli. Problem polega na tym, że później najbardziej skrajne poglądy głoszone na wyższej uczelni są rzeczą normalną. No choćby czyli to jest choćby tylko po to, żeby podyskutować jako temat do dyskusji. Tyle tylko, że później są różnego rodzaju skutki, jeżeli te ludzie ukształtowani na tej wyższej uczelni przechodzą dalej i dalej już w życiu zawodowym, zwłaszcza kiedy to jest życie zawodowe, którego bieg oddziałuje na opinię publiczną, czy w ogóle na innych ludzi, to już jest wtedy, kiedy już ktoś zwerbowany lansuje zdecydowanie jakąś tezę. Takim przykładem może być angielski biskup Sazur, to jest ważna postać hierarchii Kościoła Anglikańskiego, dr Mervyn Stockwood, który pisywał w komunistycznym dzienniku Morning Star. A w książce Krzyż i Sierp pod takim tytułem zalecał wywłaszczenie ziemi. Potępiał prywatną własność środków produkcji. Tak, no, normalnym komuchem. Zgadzał się z Leninem i stwierdził, że wcześniej czy później wszystkie narody będą budować socjalizm. I takich nie brakowało. Że to jest nieuchronne. Nie brakowało. Długoletni redaktor naczelny wpływowego pisma brytyjskiej lewicy Tribune, Michael Foot, brał wcale spore sumy w gotówce od oficerów operacyjnych KGB. A zdemaskowany zapewniał, że na Tribune to brałby pieniądze nawet od diabła. Foot, który w latach 80., moi państwo, był liderem Partii Pracy. A w Moskwie był tytułowany na premiera Brytyjskiej Republiki Ludowej po planowanym obaleniu monarchii. A kto był jego wyznawcą Futa i latał z Tribune po ulicach Londynu i na rogach sprzedawał tą Tribune? W ogóle i wciskał ludziom, zwłaszcza polskiej emigracji? Jaki pan Sudik, autorytet moralny u nas, prawda? Aktualny? No nie, syn generała z Monte Cassino. Z piękną kartą. Tak. Sudik. A jego córka jest dziennikarką. No tak. Taki, który podobno Sudik pozwolił, żeby o nim mówiono, że skończył w Wielkiej Brytanii szkołę filmową i jakim on wielkim fachowcem był filmowym i że pracował dla BBC. Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć dwie rzeczy. I on to pozwalał, żeby to mówiono, chociaż sam twierdził, że on skończył szkółkę. Z całą odpowiedzialnością mówię, nie skończył żadnej szkoły filmowej. A pracował już w BBC? Nie. On nie pracował również w BBC. Ja pracowałem, byłem pracownikiem etatowym w BBC.
Pan Suli, wedle informacji, które mi dostarczył, mówi się, dyrektor działu kadr, a który ma zapisanych od pierwszego pracownika etatowego policji do ostatniego. Poprosiłem go, czy pan Sulik pracował kiedykolwiek w policji? Nie. Współpracownikiem zlecano mu zrobienie filmów, czy tam pomoc, czy tam. Owszem, wynajmowano go, ale nie był pracownikiem policji. Tak jak nie skończył szkoły filmowej. Żadnej. On skończył szkołę, co się nazywało Szkoła Technik Filmowych. Strasznie długo tego. Londyńska Szkoła Technik Filmowych. Bardzo długo szukałem, gdzie ta szkoła jest. I nikt mi tego nie potrafił powiedzieć. Nawet w Filmotece Narodowej, odpowiednika Filmoteki Narodowej, gdzie to było, jaka ta uczelnia była. Aż mi w końcu podano nazwisko jednego z archiwistów pracujących tam w filmowych sprawach, który mi całą historię tej szkoły opowiedział. A była ona mianowicie tak. Był sobie właściciel dzielnicy Brixton, właściciel sklepiku spożywczo-jarzyniarskiego. I miał kolegę, któremu pożyczył pieniądze, a tamten miał robić wytwórnię filmową. Ale kolega wziął i zbankrutował. W związku z czym nie miał przyjacielowi jak oddać pieniędzy, w związku z czym mówi, słuchaj, weź moją kamerę, światła, to wszystko, co ja mam, sprzedaż to gdzieś i będziesz coś miał, no nic więcej nie mam, nic mam gotowa. To ten to wziął. A ponieważ były to lata 50., wtedy był rozwój kina, było kinomanów mnóstwo i kinoman, bo wtedy Brixton nie była kolorową dzielnicą, tylko była tak jak dzisiaj dzielnicą Bohemy w pewnym sensie, więc tam mnóstwo amatorów kina było. I ci młodzi ludzie, którzy tam kupowali zakupy, czegoś się dowiedzieli się nagle, że ten, czy ten ich zapytał, już nie pamiętam, tacy kinomani. I powiedzieli mu, że może wykupicie, może pomożecie mi sprzedać gdzieś tą kamerę. On mówił, no nie, słuchaj, nie sprzedawaj tej kamery, nie sprzedawaj tego sprzętu. Tam masz na górze pokoik nad sklepem, który jest nie, leży tam ta kamera, to wszystko, jak oni to zobaczyli. To wiesz co, to my zrobimy szkołę filmową i ty jeszcze na tym będziesz zarabiał, my będziemy zarabiali. To jest zarabiał. Szkoła filmowa. I tak powstała Londyńska Szkoła Technik Filmowych, w której pierwszy były, ona miała 6-miesięczne kursy. Pierwszy 6-miesięczny kurs, jak się czegoś nauczył metodą prób i błędów i coś gdzieś wyczytał, się dowiedział od innych ludzi z branży filmowej, no to przełożył to na tą kamerę, nauczyli się czegoś, to później te po 6 miesiącach to ci już byli na zaawansowanym kursie i uczyli tych, co dopiero się zapisali na te pierwsze 6 miesięcy. I w ten sposób, teraz tak, tenże archiwista, z którym ja rozmawiałem, był albo z pierwszego 6-miesięcznego kursu, albo z drugiego. Ja już nie skleję w tej chwili, bo musiał do notatek sięgać. Ale o kurs niżej przyszedł Sulik. I on właśnie też tak, 6 miesięcy pierwsze to było. Tyle tylko, że ta szkoła nawet nie miała prawa wydawania certyfikatu. Ja nie mówię dyplomu. Certyfikatu to nic nie znaczyło. Nie była ani zarejestrowana, no my byśmy teraz założyli, co akademię założyłeś, a nie tylko szkołę, tak? Prawda? Tak, na nową akademię. No więc to były kursy. Proszę pana, w najlepszym razie to by można to było nazwać kursem doskonalenia zawodowego. No, w najlepszym razie, tylko tak, nie ma żadnego świadectwa do tego, bo nie mieli prawa. Nie uznawane ani przez Ministerstwo Oświaty, ani żadne władze oświatowe i nie uznawane w żadnym wypadku przez branżę filmową. Do tego stopnia, że nikt nie wie o tym. Ludzie. Ale oni nie mieli kadry, ale nie mamy kadry. No więc ja tylko mówię po prostu. No to też dlatego akademia, no to przecież. Ja mówię, ale jak się. Jak się tworzy autorytet, moi panowie. I z czym muszę oddać Sulikowi. Sulik nigdy, ja nie wyczytałem nigdzie, żeby on o sobie mówił, że on skończył. On zawsze mówił, skończyłem taką szkółkę. O! I taką szkółkę to było prawda. W każdej szkółce lud na półce. Młodzież skonsumować, kręca dowolić. Tak jest. Natomiast to było o tym Trybionie. Potem takim wielkim agentem wpływu, ale to już Moskwy, to był
uciekinier z CIA, Philip Agee. Wyrzucono go z CIA za przekręty finansowe. No to on przyszedł za pijaństwo, wobec czego w 1973 roku to już jest autorytet, nawiązał kontakt z rezydenturą KGB w Meksyku, ale ci go uznali za prowokatora i wyrzucili za drzwi. W związku z czym on poszedł do Kubańczyków. I Kubańczycy go kupili. I on się okazało, że jest to tak doskonały facet z punktu widzenia wpływów propagandowych. I on i wysypał tylu swoich kolegów z CIA, agenturę CIA i przede wszystkim oficerów kadrowych CIA na całym świecie, że Oleg Kaługin, wówczas naczelnik zarządu kontrwywiadu w wywiadzie zagranicznym KGB, dzisiaj generał wykładający na amerykańskim uniwersytecie, wspominał, że kiedy siedząc w swoim moskiewskim biurze czytał otrzymane raporty o wydłużającej się z dnia na dzień liście przekazywanych przez Filipa Agee rewelacji, to klołem w żywy kamień oficerów, którzy odrzucili taki skarb. No ale jak to się mówi, współpraca krajów, służb krajów budujących socjalizm kazała to zrobić tak, że on już później pracował i dla, poprzez Kubańczyków pracował dla KGB, napisał książkę, która stała się bestsellerem, a którą tygodnik Ekonomist zalecał, że trzeba ją przeczytać. I to było Inside the Company, taka książka, zresztą bardzo ciekawa z drugiej strony. Później on wydawał taki Covert Action Information Bulletin, gdzie było demaskowanie operacji personelu CIA. A pierwszy numer rozkolportowano w czasie 11 Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Hawanie. W 1978 roku. A dlaczego CIA nie sprzątnęło? Proszę pana, bo widzi pan, jest, jest pragmatyka i dyrektywa obowiązująca do Dzierżyńskiego. Dzierżyński kiedyś powiedział, że dla czekisty nie ma rozwiązania umowy ani emerytury. Rozwiązaniem umowy czekisty jest śmierć. I tam to obowiązuje. Natomiast w Stanach Zjednoczonych może pan miał pan kontrakt, kontrakt się skończył. Jest pan wolnym człowiekiem. A to, że on wydał, znaczy zdemaskował około 700 pracowników CIA w sumie, to znaczy nie wszystko on pamiętał. Część tu oczywiście materiału do tej książki to mu dawano. I on tylko brał na siebie demaskowanie. Pod jego firmą. Pod jego firmą to. No tak jak Skupiński. Tak, ale to każdy to robi, więc to jest. Natomiast jest, i to tak do początku było lat 80., z Filipa Agee w ogóle guru i wielkim w ogóle pupilkiem wszystkich lewicowych salonów Ameryki Łacińskiej i Europy przez jakiś czas, aż się znudził. No i potem już przestał być bożyszczem lewicującej młodzieży. We Francji był taki najbardziej znaczącym sowieckim agentem wpływu był Pierre Charles Pathé, z tej rodziny Pathé, od Patefonu i od kronik filmowych Pathé. Więc i z tej rodziny doskonały, mający wejście wszędzie. A i za pieniądze pracował dla KGB i za pieniądze dostawał 6000 franków miesięcznie i wydawał różne publikacje. Już nie chcę to skracać, dlatego że to szczegóły nie są ważne. Ważne jest przy nim. Wpadł przez pomyłkę, przez błąd w sztuce. I to błąd KGBisty, a nie. Aresztowano go na gorącym uczynku odbierania honorarium i wytycznych od oficera operacyjnego. Za oficerem operacyjnym przed ogon i nagle się na niego, że za to był Igor Sacharowski, że Sacharowski doprowadził niechcący ogon do Pathé. I obu panów aresztowano. I Pathé jest jedynym, przynajmniej mnie, ale chyba jedynym znanym agentem wpływu, bo on nie to, że przynosił informacje, on tylko pisał, tylko urabiał opinię. Jedynym agentem wpływu, który za tą agenturę został skazany. Dlatego, bo go złapano na gorącym uczynku. A tak to nie. No i on działał metodą agenta zwyczajnego.
Nie. On nie był normalny. Miał pieniądze, odbierał od oficera. Nie, no tak, no w ten sposób, to jest błąd w sztuce, potężny błąd w sztuce. Ale byli tam jeszcze inni, którzy byli też, są taki dziennikarz, który jest o pseudonimie André, tylko francuskiego, który nie wiadomo, czy nie zidentyfikowany. Albo przynajmniej najprawdopodobniej przez francuskie służby zidentyfikowany i leży sobie cichutko, nie chcą go ujawnić, albo on był zaprzyjaźniony z prezydentem wówczas. Ale ten... Otorbiony, albo jest otorbiony, albo w ogóle nie używany już w tej chwili. Był, bo innym aresztowanym i skazanym to byli też dwaj agenci wpływu, ale oni tu pracowali dwukierunkowo. W jedną stronę zbierali, a w drugą stronę wywierali wpływ. Czyli rozpowszechniali informacje. To był jeden, to był Ginter Guillaume, to był sekretarz Willy Brandta, a drugi to był Arne Treholt, który był w Norwegii i był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I z takich jeszcze, najbardziej kampania taka, która była agentury wpływu, to była ta cała kampanią udaną, to była, pamiętacie Państwo, manifestacji przeciwko rozmieszczaniu rakiet średniego zasięgu, pocisków średniego zasięgu, czyli to są lata reganowskie, czyli 80. lata, kiedy to tam na zachodzie były takie wielkie marsze antywojenne, antyprzeciwko zbrojeniom i tak dalej, i tak dalej. I to... No, chyba w tym brała udział ta pani, co jest teraz ministrem spraw zagranicznych. Tak. To jest ta cała, że tak powiem, pokolenie, to jest połowa lat 80. I kiedy François Mitterrand powiedział smutno, prezydent Francji ówczesny, pociski są na wschodzie, ale protesty pokojowe na zachodzie. I tak i to było, ale to był łabędzi śpiew w służbie A. Później już zaczęli tracić, KGB zaczęło tracić kontakty z zachodnimi mediami i dopiero się zaczęło jak gdyby drugi etap, który jeszcze nie jest dobrze zanalizowany, dlatego że jest to cały czas trwa i nie wiadomo w jakim stopniu jeszcze, kto na kogo bardziej oddziaływuje w tej chwili. Wykrycie agentury wpływu jest równie trudne, co ocena ich skuteczności. Agenci wpływu należą do osób najściślej, o najściślej strzeżonej tożsamości wewnątrz służby, w ewidencji służby. Są bowiem najczęściej postaciami publicznymi, a agent wpływu to ma jedną wadę. Raz zdemaskowany, koniec, jest spalony. To nie ma tak jak z normalnym agentem, czy można go do innego kraju. Już nie trzeba go wcale zabijać. No. Nic nie trzeba, on jest spalony. Informacyjnie. Nie fizycznie. Jest raz spalony już, nie ma wiarygodności. Raz zdemaskowany agent wpływu nieodwracalnie traci swoją wiarygodność. I przydatność przede wszystkim. Agenci wpływu, zwłaszcza uplasowani wysoko w hierarchii politycznej, prowadzeni są najczęściej werbalnie, drogą ustnych sugestii, bez zostawiania śladów w dokumentacji służby. Nie dokumentuje się, co się powiedziało. Tak samo jak się strzeże jego nazwiska, nie dokumentuje się, co się jemu powiedziało. Może nawet nie mieć tekstu personalnego. Może nie mieć, najczęściej nie ma. I mamy wyżej tylko teczka kryptonimu, bez danych osobowych. Kto to jest, kto się kryje pod tym kryptonimem. Czasami pod kryptonimem się kryje cała grupa. Jeden kryptonim, a jest cała grupa. Robi to, o czym kiedyś, po 19 latach dopiero, powiedział Kiszcza, że to o czym było znane, ale nie, że robi się przesuwanie źródeł. To znaczy zakłada się teczkę, na przykład inwigiluje się jakiegoś nieprzyjaciela, figuranta. I agentowi wpływu zakłada się teczkę na personalia tego figuranta. I później, jak ktoś ma wtyki w służbie naszej, no to powie, o proszę, ten kogo oni inwigilowali, to Ławet, i to zresztą IB notorycznie takie rzeczy robi,
ale no to zobaczymy, co się teraz będzie działo, bo tam będzie duże zamieszanie. I to się maskuje najlepiej, bo to mi to jest za mało, bo będą szukać, będą szukać, a tu znajdą, o proszę, jest, już mamy gotowego z personaliami. Rosjanie mówią, u nich jest w służbach, że każdy wielki sukces wywiadowczy prowadzi do klęski. Dlaczego? Bo im agent jest lepszy, tym ma nie tylko jest narażony bardziej na ryzyko, ale ma wyższe notowanie u siebie w centrali. A jak ma wyższe notowanie u siebie w centrali, to im teraz głośniej. I w momencie, kiedy, że tak powiem, dezerter przejdzie na drugą stronę, to już coś o nim wie. W związku z czym prowadzi to do klęski, do zdemaskowania. Znaczy nie wie, kto to jest, ale... Ma wystarczająco dużo informacji, że poza tym może to zebrać, umyślnie informacje, żeby po przejściu na drugą stronę mieć to, jak to się mówi po angielsku, meal ticket, czyli można przetłumaczyć na bon obiadowy. Ale właśnie dlatego się przesuwa źródło, że oni będą szukać i znajdą. Kiedyś Rosjanie właśnie do takiego maskowania używali, że nadawali zawsze dwa albo trzy te same kryptonimy, przy czym jeden z tych kryptonimów to był istotnego agenta, natomiast dwa to były takie niełoczne. Albo jeden, jak się szukało, gdzie kto to jest, aha, no to tam jest jakiś taki nieistotny agent we Włoszech. Taki sam kryptonim, no bardzo istotny agent, na przykład w Stanach. No i teraz gdzie szukać? Cały czas, jeżeli dezerter przechodzi na drugą stronę i mówi na przykład, że nie wiem, Topaz był niesłychanie ważnym agentem w Stanach, a przechodził drugi, który przeszedł w Australii i mówił, Topaz? Co? Topaz to był taki mały agent we Włoszech. I teraz szukaj, nie jest problemem. Znaczy, jednym z takich działań jest nie tylko zamaskowanie. To pamiętajmy, że każda służba, nawet taka jak służba, która ma, czy tam KGB, która miała dziesiątki tysięcy ludzi, to jednak w takim danym wydziale, tam gdzie się naprawdę rzeczy ważne dzieją i się robi analitykę całą i się szuka, to jest to ilość skończona i niewielka tych ludzi. To jest kwestia czasu. Oni też nie mają doby dłuższej niż 24 godziny, a spać muszą, tak? W związku z tym jeść, spać. Wobec tego kwestia marnowania sił i środków przeciwnika, żeby mu zamulić taką informacyjnie, dać mu tyle możliwości wariantów, żeby musiał sprawdzać. Jeżeli będzie sprawdzał, no to wtedy straci czas, no to będzie, nawet jak dojdzie, to już dojdzie do tego, że jak jeden i drugi agent przestanie odgrywać się jakąkolwiek rolę. Albo, a przynajmniej już zrobimy następne siatki zapasowe, które nawet jak się spali, to ktoś inny przyjdzie. Wysoki stopień utajnienia tożsamości agentów klubu sprawia, że udowodnienie im przed sądem działania na rzecz obcego państwa jest praktycznie niemożliwe. Podstawą demokracji jest bowiem prawo do głoszenia własnych poglądów, a agent wpływu na co robi? No, tego pateto złapano na gorącym uczynku, ale dlatego, że Błąd sztucenie dbało o BHP. Tak jest, tak. Inspektor pracy w tej służbie powinien karę grzywny. Agent wpływu nie kontaktuje się w ogóle potajemnie najczęściej z oficerem swoim prowadzącym, bo i po co? On jedzie na seminarium międzynarodowe. I tam różni ludzie, specjaliści z danej dziedziny, wygłaszają referaty, albo w związku z czym publiczne. A później jest dyskusja kuluarowa. Nawet miejsce jest znane. Nie, wszystko jest znane. I już on się dowiaduje, jakie są wytyczne, prawda? Znaczy, to jest ładne określenie sowieckie namioty. Są takie namioty, jest taki trend. On może nie mieć oficera prowadzącego. On może nie mieć, on może tylko kierować się trendem. Nie odwiedza skrzynek kontaktowych, nie przy niczego nie zostawia, żadnych mikrofilmów, niczego nie ma. Nie ma tego tak zwanego po angielsku tradecraft. Znaczy nie ma zawodowych trików profesjonalnych nie stosuje. Agent wpływu wyjeżdża oficjalnie na jawne seminarium lub konferencję naukową, pobiera stypendium naukowe, przyznane mu
Wykłada na zagranicznym uniwersytecie, bo go tam zaproszono za dobre pieniądze. Zagraniczni wydawcy publikują jego książki, otrzymuje nagrody twórcze. Jakie honorarium ten, naturalne, nie wiem, prawda. Nagrody twórcze. Spotyka się z politykami, ludźmi ze świata gospodarki, nauki, a później ma wrażenia z tych wszystkich spotkań, które dodaje do nich swoje własne przemyślenia i no i wygłasza swoje poglądy. Albo na jakimś salonie, albo tak jak ja i Państwo, albo podczas spotkania z politykami, albo po prostu pisze notatkę czy sugestie dla decydentów. No i te, ci są najgorsi. Ale w sumie taki agent wpływu nie robi nic nielegalnego. Nic mu nie można zarzucić, prawda? On po prostu uważa, że B jest czarne, a nie czerwone. No, w najgorszym razie jest, nie wiem, purpurowy. On ma pogląd. On ma pogląd, nie mu wolno, tak? Tak więc Pate wpadł na, bo BHP mu zanikł. Ginter, Guillaume i Trehold wpadli dlatego, że ich posadzono dlatego, że jednocześnie pracowali dwie strony, w związku z czym ich posadzono za tradycyjne szpiegostwo, a nie za agenturę wpływu. Poza tym pamiętajmy, agent wpływu działa pośrednio. To nie on podejmuje decyzji. Decyzję podjął polityk, któremu ten zasugerował coś, tak? A to nie on. W razie czego polityka będą... No oczywiście, do polityka mogą tam trybunały stanąć, moje boje i tak dalej. Ale do agenta wpływu, który mu podpowiedział? Przepraszam. Bo za sam agent, ten polityk nie jest agentem. Tak jest, ale to... Dlatego jest taki agent wpływu jest nie tylko trudny do zdemaskowania i zneutralizowania, a poza tym, jeżeli by nawet ktoś zaczął go podejrzewać, no to co, do sądu nie, albo publicznie, albo zacząłby mieć taki agent wpływu, jakiekolwiek kłopoty, nazwijmy to administracyjno-oficjalne, no to przecież nie ma, i pomocodawcy mogą natychmiast zorganizować kampanię przy pomocy innych agentów, no, kampanię obrony takiego, że agenta drogą petycji, interpelacje parlamentarne, demonstracje poparcia, no przecież jak dla Filipa Adito zorganizowano mnóstwo demonstracji poparcia jego, jaki to znakomity człowiek. Ale to robili nie komuniści. Nie, żadni komuniści, tylko w ogóle miłośnicy prawdy albo czegoś innego. Demokracji. Tak, ja jeżeli można skorzystać z mediów, można skorzystać ze swoich agentów wpływu w mediach, którzy będą pisali. A jeśli medialna wrzawa nie przyniesie spodziewanych rezultatów, to zawsze będzie można zorganizować manifestację protestacyjną, w której umiejętnie zainspirowani uczestnicy będą ochoczo wywrzaskiwać hasła podsunięto przez inną agenturę wpływu, inną siatkę po prostu. Już nie mówiąc o tym, że jeszcze kiedyś Państwo mówią o tak zwanych karnojedach, tak? Ale to powtórz. To jest nie wiadomo, która służba. Żadna się nie przyznaje do tego, do autorstwa, ani GRU, ani KGB, ale w jednej i drugiej służbie funkcjonuje termin karnojedy. I to są ludzie, którzy są za darmo niewerbowani, są gotowi lecieć z własnej inicjatywy, są gotowi lecieć i albo szpiegować, albo przede wszystkim demonstrować przeciwko różnym koncepcjom, po prostu, że no, przeciwko własnemu państwu. To wszystko jedno, przeciwko interesom własnego państwa, to są gadno jedne. To są ci, co na przykład demonstrowali za jednostronnym rozbrojeniem się Zachodu na Zachodzie w latach 80. i 70. No to doczekali się zamian do takiego właśnie ładnej nazwy, pewnej szacunku. Są jeszcze pożyteczni idioci. No to wcześniej się dostali pożyteczni idioci, to się dostali wcześniej takie też miłe sformułowania użyteczne, bo pożyteczne jest pozytywne. Tak jest, a użyteczne. Lepiej mówić użyteczne. Tak jest, jest to dużo lepsze określenie. Są jednak granice władzy służb wywiadowczych nad świadomością sterowanych. Z
skali państwa obrona świadomości obywateli przed destrukcyjnymi działaniami zewnętrznymi to jest obowiązek kontrwywiadu. I to już na samym wstępie mówiłem, że to jest strasznie trudne i żaden chyba kontrwywiad jest w tej chwili do tego nieprzygotowany z bardzo prostego powodu. Konceptualnie są kontrwywiady nieprzygotowane do walki z agenturą wpływu. Z tej prostej przyczyny, że kontrwywiad jest konceptualnie przygotowany do zwalczania tradycyjnej agentury. Szukamy szpiega, ale nie szukamy agenta wpływu. Bo to jest zupełnie innego w ogóle aparatu myślowego. Zupełnie innego, konceptualnego przygotowania. To inwigilacji, podsłuchów, to są... To zupełnie inne, to nie ma... Tutaj nie trzeba nikogo inwigilować, nie trzeba nikogo podsłuchiwać. Tu by trzeba było robić analizę treści przede wszystkim. I to jest kwestia absolutnie jawnych rzeczy, czego Konrad nie tylko, bo kołowozek jest czasami już za późno. Natomiast trzeba robić to, co na przykład się próbują już robić i taką jedną próbę to był taki biuletyn Counterpoint, który się ukazywał w Wielkiej Brytanii w bardzo niskim nakładzie. Nie wiem, 200 egzemplarzy chyba tam się ukazywało. I tenże biuletyn robił to Lewczenko. Czyli dwaj faceci z KGB i dwaj faceci, którzy byli środków aktywnych. I oni robili poświęcony głównie dezinformacji i po prostu obnażali. Oni rozpracowywali tyle tylko, że jaka jest linia polityczna Kremla i teraz czy te wypowiedzi odpowiadają i w jakim stopniu. Jak to pasuje do linii generalnej i do precyzyjnej, nie tylko generalnej, szczególnej linii politycznej Kremla lub do stanowiska Kremla w określonych sprawach. I wówczas te wypowiedzi, czy ci ludzie są potencjalnymi agentami wpływu, to że nie byli w stanie udowodnić, ale przynajmniej eliminowali grupę. I teraz, jeżeli to się powtarzało, to rzeczywiście mógł mieć zbieżne poglądy raz, dwa, trzy, ale nie, że stale. Jeżeli stale i w dużych wersjach i to nie zmieniał tych poglądów, no to duża szansa, że jest agentem wpływu. I wtedy to było demaskowanie. Dlaczego? Dlatego przy czym kontrwywiad. No i nawet oni, dlaczego między innymi to był taki niski nakład tego biuletynu? Dlatego, że gdyby to poszło w dużym nakładzie, to pamiętajcie panowie, że to jest strasznie delikatny grunt. Zignorowanie agentury wpływu zupełnie zachęca do dalszych działań. Tak? Ale zbyt gwałtowna reakcja naraża na zarzut skłonności do zamordyzmu. Tak? Wszędzie upatrujemy szpiegów, pod każdym łóżkiem. Spiskowa teoria dziejów, pod każdym łóżkiem jest agent wpływu. Tak? A nie mówiąc już o tłumieniu swobody wypowiedzi. No jak to nie wolno się wypowiadać? Każdy może się wypowiedzieć. Tak? Nic z tego nie robią, tylko no więc można się bronić czy nie? Można. Obroną państwa jest działanie, jest demaskowanie agentury wpływu. Cierpliwie. Każdą wykrytą manipulację, trzeba demaskować. Spokojnie, udowadniać, demaskować. Z drugiej strony zapewnienie obywatelom stałego dostępu do rzetelnych informacji. Jeżeli jest stały dostęp, no to będą inaczej myśleli. I sterowanie świadomością, to jak mówiłem, całych grup społecznych albo narodów przy użyciu agentury wpływu, to wymaga czasu, tak jak mówiłem, pokolenie czasami, wymarcia pokolenia, przynajmniej to jest długoterminowe. Ale to nie jest taktyczne, błyskawiczne działanie, tylko że długoterminowe, to z drugiej strony można odpowiedzieć na to. Bo grą w otwarte karty, czyli maksimum prawdy podane w sposób wyważony, bez rzucania oskarżeń lub przypinania etykiet, to ludzie sami dojdą. Zaraz. Kit Fasiński gada tutaj takie rzeczy.
A fakty są takie, 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 takie. Dobrze. Być może Kwaśniewski ma rację. Ale jak to jest drugi raz, trzeci raz Kwaśniewski się rozmija z faktami, no to panie Kwaśniewski, pański, czy tak powiem, wiarygodność pańska spada. Natomiast sami obywatele, to jest na szczeblu państwowym, natomiast na szczeblu obywateli, gdzie agenturę wpływów można sobie już osiąga się pierwsze zwycięstwo w momencie, kiedy sobie człowiek zda sprawę z faktu, że jest obiektem manipulacji. To już jest pierwsze zwycięstwo. Bo wtedy zaczyna krytycznie patrzeć, a nie przyjmować bezkrytycznie to, co do niego dochodzi. Ja mówię, że w dzisiejszych czasach i w dzisiejszej sytuacji w Polsce pierwsze zwycięstwo i pierwszym krokiem, co może zrobić obywatel, to wynieść do stodoły telewizor. Wyłączyć go. Dlaczego? Dlatego, że to, co płynie z radia i telewizji, z elektronicznych środków masowego przekazu, typu radio i telewizji, ale typu radio i telewizji. Bo internet już nie. Bo internet jest odpowiednikiem elektronicznej gazety. Ale radio i telewizja jest odpowiednikiem innym. Radio i telewizja, w radio mniej, telewizja w większym stopniu, bo i wizualnie, i słuchowo, audio, i audio, i wizję mamy. A w radio mamy tylko nie przekonywanie. Jeden i drugi środek masowego przekazu tworzy wrażenie. Pan i tak faktów nie będzie pamiętał, co dokładnie zostało powiedziane w 2 minuty później. 45 sekund to jest możliwość maksymalna percepcji. 40 czy 50 lat, pół wieku, całe moje życie na dobrą sprawę spędziłem w radiofonii. I nie ma dłuższego czasu percepcji niż 45 sekund do słuchania. Po 45 sekundach słuchania czegoś się nie pamięta, to, co dokładnie zostało powiedziane. Mniej więcej, powiedzmy, minutę. To się potem dalej nie pamięta, ale wrażenie zostało. Radio i telewizja tworzą wrażenie, tworzą klimat. Wyrzucenie jednego i drugiego do stodoły powoduje, że odbiorca sam decyduje o tym, co czyta. Pozostaje mu czytanie albo internet, to jest jedno i drugie. Ale nawet w internecie, jeżeli będzie słuchał, z radia pan nie może wrócić, chociaż w dzisiejszym, w tym radio, daje lokalny DBS. W każdym razie tym, co jest cyfrowym, to może pan wrócić i to, co pan nagrał, odsłuchać jeszcze raz. Cały czas może pan wracać na audycji, na radę. Natomiast to samo w internecie, może pan na YouTube wysłuchać 3 razy fragmenciku danego, tak? Czy gdzie indziej. I w internecie może pan przeczytać i w gazecie może pan wrócić do drukowanego. To pan wybiera, co pan czyta i ile panu czasu zajmuje przyjęcie tych informacji, jak pan je przyjmie, z jakim zastanowieniem, z jaką analizą, z jakim sitem wewnętrznym u siebie w głowie, tak? Natomiast radio i telewizja, które tak jak lecą, a przecież większość ludzi to rano albo wrzuca radio, albo włącza telewizor i nawet sobie nie zdaje sprawy, że źle, że tak powiem, przyjmuje informacje cały czas, chociaż przyjmuje na dobrą sprawę nie informacje, tylko kreowanie rzeczywistości. To wtedy jest zupełnie co innego. Więc pierwszy etap to jest odstawienie tej długości. Albo radio, albo telewizja, albo najlepiej obok. I panować nad tym, co się przyjmuje. Odstawić radio. Panować nad tym, co się przyjmuje informacyjnie. Jakie informacje się przyjmuje. Ale samo zdanie sobie sprawę z tego, że się jest manipulowany. Czyli, że jeśli jest się podmiotem zewnętrznego sterowania, to już jest pierwsze zwycięstwo. I że jest się podmiotem zewnętrznego sterowania, że ktoś na ciebie jako na podmiot steruje. Albo przedmiotem. Przedmiotem. Kiedy naród zbliża się do niebezpiecznego punktu, z którego może już nie być odwrotu, to problemem jest nie tyle ekstremistyczna mniejszość, co apatyczna większość, która zezwala by nią manewrowanie, prano jej mózgi i wtłaczane ją w przekonanie, że nie ma wyjścia. To jest najważniejsze. Jeżeli ta apatyczna większość zadecyduje. Może pan to powtórzyć, bo to jest ważne. Proszę pana, zaraz mogę to podyktować nawet z podaniem źródła.
Jest to Richard Deacon, de Adson się pisze. Z tą całą tą mądrą, ile nas tu jest? Raz, dwa. De Adson. De Adson. Masz 10 osób. To każdy dostanie tekst. Dostanie ten tekst. Ty 11. Prosiłeś o 12, po prostu 12. No to zapasem właśnie chciałem. Problemem jest nie tyle ekstremistyczna mniejszość, co apatyczna większość, która zezwala, by nią manewrowano, prano jej mózgi i wtłaczano ją w przekonanie, że nie ma wyjścia. A brak wiary obywateli w świadome, destrukcyjne działania agentury wpływu wynika przede wszystkim z braku wiedzy o manipulacyjnych operacjach służb specjalnych. Służby z czym się nam kojarzy? Postęp, pozoracja, kamuflaż. To się kojarzy z mundurem, militarnymi działaniami, maskowaniem i tak dalej. A nie z obliczonymi na wiele lat operacjami, których celem jest skłonienie przeciwnika do działania wbrew swoim interesom i własnoręcznego demontażu swoich struktur państwowych. Jest niebrud zewnętrzny. Sam sobie zdemontuje. Przerwanie procesu powolnego wymurzania, czyli odstawienie radia i telewizora do swobody, i przyzwolenia na sterowanie sobą jest warunkiem koniecznym do przywrócenia wiary w siebie i powrót do własnej tożsamości. Myślę, że do zdrowia psychicznego. A to za tym do zdrowia psychicznego. Ja od 20 lat nie mam telewizora. Wobec czego, jak ja to mówię różnym ludziom, to mówią, patrzą się i ja pan żyje. Ja mówię, pan idzie. Mam mnóstwo czasu wieczorem. Mogę czytać książkę, bo wtedy ja wybieram, co czytam. Ja mam czas. Nawet gazety można czytać. Nawet gazety można. Można, ja nie czytam, rozumiesz, gazety tak samo. A przecież nie można myśleć. Ja mam, jest tych kilka, proszę ciebie, agencji prasowych na świecie, które mają swój biuletyn w internecie. I czy ja je przeczytam, czy ja tą agencję przeczytam, wiesz, z pięciominutowym czy pięciogodzinnym opóźnieniem, to już mnie życie i praca w agencji, że tak powiem, w instytucjach informacyjnych nauczyła tego, że to na gruncie rzeczy nie gra roli. Wobec czego to naprawdę nie gra roli, czy ja to przeczytam, mogę sobie wieczorem usiąść, a jeszcze częściej na świcie sobie siadam między 4-5 rano, a 7 rano. To ja jestem poinformowany na to, co mnie interesuje. Ja dobrałem, ja przeczytałem, ja sobie wyłapałem to, co mnie interesowało. Mogłem przy dzisiejszych możliwościach internetowych, mogłem sobie to wyłapać i skonfrontować, że jeżeli ktoś się powołuje na przykład, nie wiem, amerykańskie źródło, to zaraz poszukamy sobie tego źródła, czy on na pewno tak powiedział, a jeżeli powiedziało, to czy tłumaczenie jest właściwe. I potem się bardzo dziwne i ciekawe rzeczy dowiaduje człowiek. Zupełnie co innego napisał ten w Stanach, a co innego u nas podano, że on napisał. Wszystko się zgadza. Strona się zgadza, wydanie się zgadza, tytuł książki się zgadza i na treść. No, tak powiem, z wysokiej półki, ale tu ja mam przypadki i mam na przykład książkę napisaną przez bardzo zacnego księdza, już dziś zresztą nieżyjącego, który w moje usta, cytując rzekomo mnie, na bardzo zacne tam teksty, nawet teologiczne, ale teksty, których ja w życiu ani nie napisałem, ani nie wypowiedziałem. To jest jako cytat ode mnie, ja tak to znajdę, bo już w tej chwili tych książek tyle mam, że się już w tym gubię, ale pamiętam taką rzecz, przywiózł mi ktoś i mówi, o, pan wspaniałe rzeczy powiedział. Ja patrzę, co to za rzecz słyszeć. A próbuję to, Dmowski, na wyższą półkę. Jak czytacie Świat powojenna Polska, to Dmowski tam pisze, że jego artykuły niektóre, które później weszły do Świat powojenna Polska, były przetłumaczone i przedrukowane w Moskwie. Mówi do tego,
dołączona, bo rzekomo moje artykuły, a to osoba publiczna, teksty, które no, wprawdzie aprobuję ich treść, ale nigdy ani nie pisałem, ani nawet przedtem nie czytałem. Ale to świadczy, że był traktowany jako wielki autorytet. I pana też ksiądz uważa za wielki autorytet. Ja siebie nie uważam za autorytet teologiczny bynajmniej. Ale on tak stwierdził po prostu. No to ksiądz tak twierdzi. Ale stworzyło może to zagrożenie. Nie wiem, bo znacie co, czym ja się zajmuję i teologią się jako taką nie zajmuję w moich badaniach naukowych. Tak, stawki jakieś mogę robić teologiczne. Najwyżej akurat to były teksty, które nie wygłaszałem, chociaż aprobuję ten pogląd, który włożono w moje usta. Byłeś dumny z tego, że proszę Cię, takie mądre rzeczy kiedyś mi powiedziałeś. Tak. Poczułeś się na to. Nawet nie wiedziałem, że tak. Słuchajcie, ale tutaj tuśmy mówili oczywiście o rosyjskiej tego rodzaju działalności. Przy innej okazji kiedyś omawialiśmy niemiecką, zupełnie analogiczną działalność. Powiedziałbym, że po rezultatach, i to takich globalnych, możemy ocenić, która z tych agentów wpływu przede wszystkim była silniejsza. Ale rezultaty są takie, że Imperium Rosyjskie rozleciało, a Niemcy się zjednoczyły i budują swoje imperium w postaci zjednoczonej Europy. Nie byłbym do końca tego taki pewien. No ale teraz, dzisiaj się tak wyjdę się naprzeciw, bo zaraz powiesz, że oczywiście w tej Unii Europejskiej i u nas w tej chwili jest również bardzo wpływowa agentura rosyjska, ale ona działa na zupełnie innych zasadach niż te starorosyjskie i radzieckie. Też nie do końca jest tak. Otóż, dlatego, że... No czekaj, ale... No dobra, skończę. Nie powiedział o tych nowych metodach. Nie, ja nie powiedziałem o... No nie całkiem nowe, bo mówiłeś o prowokacji, jaką lubią w tej metodzie. Ale jakiego typu prowokacja w tej chwili jest używana przez agenturę wpływu rosyjską? Bo już dosłownie. Otóż u nas w tej chwili antyrosyjskość i antykomunizm są kojarzone w opinii publicznej. Chociaż obecna Rosja się komunizmem jako takim no, odżegluje się od niego całkowicie. Otóż agentura wpływu, przy czym trzeba tutaj brać pod uwagę i świadomą, i nieświadomą, czyli tak zwanych agentów kapturowych, którzy są kapturowo bez ich wiedzy, wykorzystywanie się, nie zdają sprawy nawet w czyim interesie naprawdę działają. Otóż w tej chwili ta agentura kapturowa i niekapturowa rosyjska używa dwóch rodzajów haseł prowokacyjnych. Antykomunizm i antyrosyjskość. I w gronie tych skrajnych antykomunistów i skrajnych antyrosyjsko nastawionych ludzi należy szukać rosyjskich obecnych agentów. I to jest bardzo niebezpieczna historia. Ja wam dam taki przykład. 5 nazwisk czołowych z najwyższej półki ludzi nastawionych antyrosyjskie, antykomunistycznie, bo to się u nas teraz kojarzy. Jeszcze nie dotarło do świadomości ludzi, że obecna Rosja, bo w tej chwili jesteśmy na tego świadkami, odżegnuje się od komunizmu, potępia antykomunizm, a komuniści z Juganowa są inwigilowani przez obecne rosyjskie służby, trzymani na marginesie w celach manipulacyjnych, żeby jeszcze tamtych starowierów komunistycznych jakoś mieć tutaj pod kontrolą. Otóż, no może nomina sunt odiosa, to jest, więc nie będę wymieniał ani jednego nazwiska, a to jest do samodzielnego rozpracowania. W czołówce naszych antykomunistów, takich medialnych, jest 5 osób pochodzenia ormiańskiego. Tymczasem Ormianie byli i są prorosyjsko nastawieni. Mój syn jeździł służbowo do Armenii i tam do niego mówili tak: dlaczego wy Polacy jesteście tacy antyrosyjscy?
No przecież Rosja to jest taka wielka, dojna krowa, tylko trzeba umieć ją doić. I ja rozumiem bardzo dobrze Ormian, dlatego że Rosjanie chronili ich przed Turkami. Tak. Więc Ormianin z definicji. Tam, na przykład. Ale chyba nie z miłości chronili, tylko z interesu. Turcja w polityce nie ma miłości, są tylko z interesu. Nie. No jak ktoś zaczyna mówić o miłości w polityce, no to ja się z tego śmieję i to można dowcipnie opowiadać na ten temat. Natomiast w polityce, to Wielka Brytania proponował w Polsce to samo. Polska nie ma ani stałych wrogów, ani stałych przyjaciół, ma tylko stałe interesy, tylko trzeba mieć je zdefiniować. Od nas nikt nie definiuje polskich interesów w przestrzeni publicznej, zauważcie. Hasła się tylko rzuca, ale nikt nie definiuje interesów. Te interesy polskie są dokładnie zdefiniowane w tej części programu Linii Narodowo-Demokratycznej, której my nie publikujemy. Tak na marginesie powiem. Tam bardzo precyzyjnie to jest zdefiniowane, nie ma potrzeby publikowania. Zresztą publika obecna nie byłaby w stanie tego zrozumieć. A wróg by to zrozumiał bardzo dobrze. Wrogowie. I słuchajcie, jest 5 czołowych antykomunistów w Polsce, ja rosyjsko też nastawionych aktualnie, bo to się jedno z drugim w Polsce kojarzy. Pochodzenia ormiańskiego i to widać nawet od nazwiska. Proszę nie wymieniać tych nazwisk w tej chwili, tylko samemu sobie rozpracować. 5 nazwisk. Jedna z tych osób jest człowiek, który doprowadził do całkowitego wyeliminowania z naszej przestrzeni państwowej ludzi, którzy mieli wiedzę o metodach działania rosyjskich służb, czerpaną ze źródła, to znaczy oni byli tam, na miejscu, a nie ma lepszej metody jak obserwacja uczestnicząca. Tak samo są ludzie, którzy całkowicie starają się wyeliminować z przestrzeni publicznej tych, którzy mają, mówię o antykomunistach w tej chwili, którzy mają wiedzę z obserwacji uczestniczącej, bo byli partii komunistycznej, i robili tam określoną robotę. No i powiem wam, zresztą już mówiłem, ale to może nie wszyscy słyszeli, w kontekście tej tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej. Tam jest taki paragraf, że jak ktoś pracował dla niepodległościowego podziemia, to będąc w tym aparacie, to zachowuje wszystkie przywileje. Więc ja się zwróciłem do dwóch tylko, już później do więcej nie. Do dwóch ludzi, którzy byli oficerami w centrali LSW i pracowali dla nas, dla kontrwywiadu ofensywnego Linii Narodowo-Demokratycznej i zaproponowałem, że ja mogę poświadczyć, że oni pracowali dla nas i nawet mogę jeszcze jednego świadka dać. I co ja na ten temat usłyszałem od nich? No. Usłyszałem tak, że po pierwsze o tym, kto pracował dla podziemia niepodległościowego, a kto nie, to decyduje IPN, a nie działacze tego podziemia. I to dopiero jak IPN by uznał, żebyśmy pracowali dla, to wtedy byśmy zachowali, a no, podziękowali mi za dobre chęci, tak, ale druga sprawa, jeszcze ważniejsza, która powoduje, że my nawet nie, bo można by próbować, no, złożylibyśmy zeznania, może by IPN uznał. Oni mówią, nie, nawet nie życzymy sobie próby. Dlaczego? Dlatego, że definicja tak zwanej zbrodni komunistycznej w ustawie odpowiedniej, na podstawie której działa prokuratura IPN, jest taka, że jest to łamanie praw państw PRL, czyli państwa komunistycznego. W owym czasie, no przecież ten mówi jeden i drugi. Przecież nie jednokrotnie, a byli to ludzie, których ja osobiście prowadziłem. Proszę pana, myśmy niejednokrotnie na pana polecenie musieli łamać prawa PRL, bo na przykład dezinformować, pseudoinformować naszych przełożonych. Według tej definicji, na podstawie której obecnie
i B w tej ustawie ściga zbrodnie antykomunistyczne, my byśmy mogli być pociągnięci do odpowiedzialności za zbrodnie komunistyczne. No i ja muszę powiedzieć, że się poczułem trochę głupio, bo no, właśnie się z punktu widzenia profesjonalnego wygłupiłem. Bo ja powinienem to był sam skojarzyć. I dlatego, widzicie, to jest powód, dla którego my absolutnie nie ujawniamy, poza nazwiskami, które zostały przez wroga rozpracowane i znane są z naszego procesu, dwóch procesów, no, a drugi był rehabilitacyjny, gdzie to nagłośniono, ale przedtem był proces, gdzie nas skazywano, no to tymi nazwiskami operujemy, Przemek Górny, Dorański i tak dalej. Poza tym jest tylko jedno nazwisko, które wiedzą z rodziny syna, konkretnie doktora Majdańskiego, ujawniliśmy, to jest nazwisko pana Walentego Majdańskiego, to właśnie w czerwonej książce. Nie ujawniliśmy ani jednego nazwiska, dlatego że po prostu obecny reżim mógłby tych ludzi prześladować. To nie dlatego, że jakby sobie wyznawca spiskowej teorii dziejów wyobrażał, że to widać Linga Dana działa i konspiruje. Nie. Formy formalnej konspiracji myśmy zawiesili w 90 roku, bo są niepotrzebne w obecnych warunkach. Na tyle się polepszyło w obecnej rzeczywistości, że nie ma potrzeby tego rozwiązania. No, bo tyle mówimy o agenturach tutaj. Ale wśród tych ruskich, my szukamy ruskich agentów właśnie wśród tych, co plują na Rosję, wywalają wszystkich ludzi, co mają wiedzę o Rosji. Przecież to, że z twojej wiedzy nie korzystają ludzie z obecnych władz, to o czym świadczy. Z mojej wiedzy tak samo nie korzystają. To o czym świadczy. A dlaczego na przykład pan Macierewicz, już tu powiem, jako likwidator WSI i twórca nowego służby kontrwywiadu wojskowego, nie zdradzę tajemnicy państwowej, jeśli wam powiem, że w ogóle nie próbował ani on, ani jego ludzie korzystać z mojej wiedzy. No nie wiem, czy nie chcę za ciebie mówić. Nie, też nie. Też nie, proszę bardzo. Mimo tego, że jestem od jakichś 20 lat sankiem na ty. No, no ja nie jestem. A on doskonale wie, że czy ja się zajmuję. Ale teraz patrzcie, jak to jest. No, o mnie to mogą powiedzieć Kolmuch w PZPR z 15-letnim stażem, oficer ORMO, politruk z ORMO jeszcze, dodatku beton partyjny, no jeszcze etykiety agentami próbowali przyczepić. Prawa ręka Kiwińskiego. Prawa ręka Kiwińskiego. Człowieka znikło. No więc komu? Ale tobie takie etykiety nie mogą. Działacz Solidarności z kręgu księdza Popiełuszki. Zupełnie inna strona. Przecież my właściwie w rozumieniu tych stereotypów to dwa Europowie jesteśmy. A nie jesteśmy. A no tu jest drugi kolega, działacz Solidarności czołowy. No to jak ja bym nie powiedział. Czołowy działacz Robcio. No ale w Solidarności to będzie średniego szczebla. No ale internowany w internacie siedział. Wtedy jak ja telewizji stanu wojennego mówiłem, że jedna i ta sama masońska struktura manipuluje i kierownictwem partyjno-rządowym i Solidarnością. Dwa razy wystąpiłem z tym. Umożliwił mi to komisarz, jeden z komisarzy wojennych dziennika telewizyjnego, który później omało nie zginął w wypadku samochodowym. Teraz już nie żyje, ale żyje rodzina, nie mam zgody, więc zapomniałem nazwisko. Czy pan docent zna książkę Petera Schweitzera Wiktor znaczy zwycięstwo? A tak! On ujawnia, kto sterował Solidarnością, a był dziennikarzem amerykańskim i stwierdził, że za działaczami Solidarności stali agenci CIA. Za którymi? No to jest, żeby tak już krótko, nie za całością, tutaj za Solidarność. Solidarność wszystkim poszła bokiem. Mnie, proszę Państwa, na początku
października, w pierwszym tygodniu października 1981 roku. Podczas lunchu w Nowym Jorku. Z ludźmi zbliżonymi. Inaczej, ludźmi z kręgu doradców politycznych Davida Rockefellera i takiego pisma Trialog, czyli organów Trilateral Commission. Podczas rozmowy już otwartym tekstem. Tam powiedziano jedno, że oni muszą rozmontować Solidarność, to trzeba zrobić. Dotychczas mieli nadzieję, że zrobią to Rosjanie, ale Rosjanie tego nie chcą zrobić, więc trzeba to będzie zrobić inaczej. Zrobili. Rozgodzili Solidarność tą pierwszą i założyli podziemną drugą. I też poszła bokiem. Bo się zamarnował? Nie, no to jest cały czas. No, widzicie? Dlatego zrobili okrągły stół. Polacy są strasznie niesterowalni. I tu jest cały problem. To marszałek Piłsudski o tym mówił. Polacy są niesterowalni. W związku z czym, co kto założy? Że już albo ich ma w ręku, albo ma do nich klucz, to się potem okazuje, że oni wymykają się bokiem. To jest tak samo jak drugi. Jedną z naszych znakomitych cech obronnych jako narodu jest niebywała zdolność do korumpowania. Nie ma się czego śmiać, moi panowie. Przecież armię niemiecką to myśmy skorumpowali już w 1942 roku. Bo za moment korupcji, skorumpowania armii niemieckiej jest ten, kiedy oni zaczęli sprzedawać broń. Tam pod dworcem głównym starym, czyli w rejonie dzisiejszego placu Defilad. Tak? Tam był główny handel broni. Tam był wielki parking tych samochodów idących ze wschodu Kolum i jednocześnie dworzec. I tam był handel bronią kwitów w sąsiednich bramach. Od momentu, kiedy armia mocarstwa okupacyjnego zaczyna sprzedawać broń, to jest moment, kiedy jest ta armia skorumpowana. Więc żeśmy ich skorumpowali. Nic tak nie korumpowało, i ja to doskonale znam z własnych kontaktów z tymi ludźmi. Wszyscy, którzy byli na placówkach w Polsce, zachodnich, których ja znam, i dyplomatycznych, i biznesowych, i przed 89 rokiem, i po 89 roku, z Warszawy wracają innymi ludźmi zupełnie skorumpowani. Skorumpowani przez stosunki w Polsce. My po prostu znakomicie każdego okupanta korumpujemy. Z każdym się da zrobić interes, tak? Wcześniej czy później jakiś i da go się załatwić. My to... Kochani, a kiedy żeśmy naszą polską armię w stanie wojennym skorumpowali? Ile trzeba było? 3 tygodnie. W 3 tygodniu między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem kupiłem po raz pierwszy ze Scotta kanister benzyny, tak? Pół litra to kosztowało. Na kartki na benzynę. Na kartki. Wtedy w ogóle był zakaz sprzedaży benzyny, kochany, na samym początku stanu wojennego. A ja podjeżdżałem maluchem. Przepraszam, ja jako działacz komitetu. A to ty miałeś kartki. A to ty miałeś kartki, ale to ona mi nie przywilejowała. No nie wszyscy. Wygrali Natomiast ja jechałem swoim maluchem, mając kanister benzyny, taki kanister pusty, za siedzeniem z przodu i pół litra na siedzeniu. Bo taka była stawka. I podjeżdżałem tam w okolicy generała Jaruzelskiego, tam na dół, na skrzyżowaniu ulic, gdzie stały Scotty. Podjeżdżałem i się zatrzymywał. To ten przychodził do mnie i widział pół litra na tym i kanister z tyłu. To bez słowa otwierał z drugiej strony drzwi, brał pół litra do kieszeni, otwierał siedzenie, wyciągał kanister i za chwilę kanister dostawałem inny kanister, już napełniony do fulapa z tym, z benzyną. Podjeżdżałem, słowem żeśmy się do siebie odzywali. Więc kiedy trzeba A skąd się wzięło siekiera, motyka, piłka, gwóźdź, dam górala, a mnie puść? No, korupcja, prawda? Ale dam wam przykład, bo ja jestem to pokolenie, co pamięta wojnę. Otóż była pacyfikacja łańcucha w 1943, otóż w 1943, w 1942. I mego brata zabrali, mego kuzyna Dwernickiego, który był dyrektorem klucza łańcuckiego.
I wyobraźcie sobie, że podzielono tych mężczyzn zabierano wyłącznie. Podzielono na cztery grupy, jedną wypuszczono, drugą dzielono na tych, co pójdą do Pustkowia, bo to było najbliżej łańcucha. Trzecia cała do Pustkowia od razu, a czwarta miała być od razu rozstrzelana. I w tej grupie do rozstrzelania były cztery osoby z całego łańcucha. W tym był mój kuzyn Szczęsny Dwernicki. No zresztą jak później się dowiedziałem, po wojnie opowiadał, to pracował. No. I ordynator Rzec Potocki, u którego kwaterował sztab niemiecki, generał Metz i inni, to oni właściwie zbierali informacje dla wywiadu Armii Krajowej, jak tam miała być pacyfikacja gdzieś w lasach, to ordynat się wachlował w uszach, bo tam po niemiecku rozmawiano, on świetnie znał austriacki arystokrata, jakby nie było galicyjskich armii właśnie. No i oczywiście sam się nie kontaktował, tylko przez Szczęsnego Dwernickiego. No więc Gestapo swoje powody miało, żeby Szczęsnego do tej grupy do rozstrzelania dołączyć. Wyobraźcie sobie, że jego żona, no nie byli zamożni, bo ordynat dobrze płacił dyrektorowi klucza majątku łańcuckiego. Dała wysoką łapówkę w dolarach i w kosztownościach i Szczęsnego wypuścili. No, wiecie, człowieka, który naprawdę pracował dla wywiadu AK, później go zresztą wyszukało, to już tam inne były historie, ale on naprawdę zbierał informacje. Nie wiem, czy formalnie należał do wywiadu AK, czy nie, ale faktycznie te informacje zbierał i przekazywał. Za łapówki wypuścili go, nawet do Pustkowia nie poszedł. Z mojej rodziny przypadek, ja to pamiętam, bo też w domu się o tym rozmawiało. Mój brat miał iść do Pustkowia, był w tej grupie. Mama dała łapówkę Niemcowi i brata wypuszczono. Wieczorem wrócił do domu. No ale to takich przykładów są tysiące, dlatego mówię, my mamy niebywało zdolnych do korumpowania, bo jak ja słyszę o walce z korupcją, to ja się nie wierzę. To jest w ogóle niewygodne. Bo kuzynowi korupcja uratowała życie, memu bratu wolność. Ale to nie tylko to. To jest w tej chwili, bo przecież żyjemy w dwóch jak gdyby cywilizacjach nałożonych na siebie. Jedna to jest cywilizacja kłamstwa. To jest w ogóle generalnie wszyscy kłamią. Przepraszam, to nie jest kłamstwo, to jest marketing. Bo wiecie, jaka jest różnica między prawdą a marketingiem. Człowiek, który mówi prawdę, to mówi na przykład, że w samochodzie się jedno koło jest popsute. A jak mówi marketingowiec? To no, ma trzy dobre. Trzy koła są dobre. A więc A więc to jest, żyjemy w cywilizacji kłamstwa. Kiedyś bardzo taka dziewczyna, która do mnie przerwie, pytam się, coś tak się zgadało, ona mówi, że jest na dziennikarce. Ja mówię, tak, no dobrze, to na wydziale dziennikarskim, pani tak. No i kim pani, gdzie pani chce pracować? No ja myślę, że będę w marketingu pracować. Ja mówię, tak. Ma pani ochotę kłamać do końca życia? Ja mówię, to proszę pani, bo jako dziennikarz, to ma pani obowiązek, bo ten zawód jest dochodzenie do prawdy, szukanie prawdy. A jako marketingowiec, to ma pani ukryć prawdę i pokazanie kłamliwe ocenie, przedstawienie odpowiedniego wizerunku danego produktu, niekoniecznie zgodnego z prawdą. Chociaż ja mam wątpliwości, czy oni do końca kłamią, bo no do końca ja się zapoznałem z takimi technikami, które firma stosowała wśród swoich, powiedzmy, ludzi, którzy w marketingu pracowali. I to polegało na tym, że oni mówili, nasz produkt jest najlepszy, powtarzali to sobie razem na głos i to mi przypominało trochę sektę i takie sobie wmawianie. No to dobrze, ale nie wiem, czy oni sobie też nie wmawiają tego, że... Proszę pana, ale to nie jest... Ale to jest kłamstwo. To jest, proszę pana, pół prawdy to jest całe kłamstwo. A to, że oni się indoktrynują sami i sobie sami... Proszę pana, to jest właśnie wojna informacyjna. Robienie z samego siebie przecież to nie na tym polega, żeby kogoś zdławić. Nie! On sam ma łeb w jarzmo w
spakować i sam to ciągnąć ten wózek. I jeszcze być przekonany, że jemu jest doskonale z tym, tak? Tak, tak. I że mówi prawdę. No to wszystko jedno, czy mówi prawdę. Prebes napisał, a prawdopodobnie go tego nauczył Strajker, że musisz tak długo kłamać, aż sam w to uwierzysz. I wtedy uwierzą w to również inni. Ale to jest słowa kłamstwo. My mówimy o dezinformacji i wtedy abstrahujemy, czy on od jego przekonań, czy on to uważa za prawdę, czy nie uważa za prawdę. Kłamstwo to jest świadoma dezinformacja. A my, bo to jest jakościowa teoria informacji, żeby od takich rozważań abstrahować. Dla nas jest ważne, że on dezinformuje. Świadomy czy nieświadomy, to jest jego prywatna sprawa. On ma prawo do prywatnego życia i my się nie mieszamy. Nas to nie interesuje. Tak samo, czy ja wróg mnie chce zastrzelić, to mnie nie interesuje, co on świadomie chce mnie zabić, czy nieświadomie, myśli, że mi dobro. Tylko czy on ma naładowane do tego kwera, czy nie? To mnie tylko interesuje, a co on tam świadomie przeżywa, to jest różnica między realizmem i idealizmem. Ja przestrzegam przed tym. I dla idealisty ważne są wrażenia, bo dla niego źródłem poznania są wrażenia ludzi. I nasze media są idealistyczne. One mówią o wrażeniach, przekonaniach, bardzo mało o faktach. Natomiast dla realisty są istotne fakty, a nie wrażenia. Zresztą o tych wrażeniach to my i tak się nie dowiemy, bo no jak my się możemy dowiedzieć o tym, czy ktoś świadomy, czy nieświadomy kłamie. W ogóle w kontekście karnym pojęcie, że ktoś coś robi świadomie, to jest manipulacja. Skąd my możemy wiedzieć, czy on mówi świadomie? Z jego oświadczeń. A skąd my wiemy, czy on mówi prawdę? Możemy nazwać to kłamywać. I dochodzenie tego nie ma sensu cybernetycznego. Może się tak, jak pan ci znajomi pana, to się zakłamać samemu. Oczywiście, że tak. Ale to jest to jest pierwsza, to jest cywilizacja kłamstwa, w którym żyjemy, a druga to jest cywilizacja korupcji. Na czym polega w tej chwili całość operacji? Kto ma pieniądze? Operacji w ogóle finansowych, całość biznesu, na całość światowego. Na czym się opiera? Na szwindlu. Nawet nie na szwindlu, proszę pana, bo kto ma pieniądze? Pieniądze ma pan, ja, odrobinkę, niewiele. Ale my mamy realne, gotówkowe pieniądze. To są realne. Na które coś kupujemy. Tak, ale to są realne pieniądze. Cała reszta to jest, że tak powiem, żywo. To są wirtualne pieniądze. Banki operują wirtualnymi pieniędzmi, czego żeśmy skutki mieli, ile tam dwa lata temu zaczęły się skutki, trwają do teraz. Ale to jeszcze nie jest korupcja. Korupcja jest dopiero przy pomocy. To są produkty finansowe. To korupcja się zaczyna na odcinku, bo na czym teraz cała zabawa polega finansowo, że tak powiem, jak przelać realne pieniądze od podatników z państwowej kieszeni do prywatnej. Do prywatnej banku. Wszystko jedno, do prywatnej kieszeni, no bo to jest bank, to jest instytucja jakiejś tam liczby kieszeni prywatnej. Jak to przelać? Niekoniecznie do banku. Do innej firmy, tak? do prywatnej firmy. Że wszystko się opiera na tej kombinacji, jak przelać. Inaczej, jak zrobić przekręt i ukręcić lody przy pomocy finansów publicznych, tak? Pochodzących od prywatnych obywateli. Bo one są realne. Ale to można tylko zrobić, dlatego kto dzierży w garści te pieniądze publiczne? Politycy. No to jak je można wyrwać tym politykom? Drogą korupcją. To jest lub tam majs, no. To jest też na dobrą sprawę agentura, tak? Skorumpowany polityk to jest agentura. Jak on się korumpuje? Tak? Tylko to jest agentura, nazwijmy to gospodarczo-finansowa. No. Zwykłego gangu, no wszystko inne, bo my rozmawialiśmy na temat agentury na przykładach. Tutaj ja mówię o przykładach, bo można to steoretyzować do modelu. Tylko jeżeli ja bym państwu zaczął to wykładać metodą modeli, to byśmy do niczego nie doszli. Dlatego, bo jeżeli się powie wizualnie, że Trylisa, przynajmniej w moim rozumieniu, że Trylisa, który był szefem wywiadu zagranicznego w pewnym momencie, to powiedział, że szantaż jest to szczyt
metod werbunkowych czy coś podobnego. Taki, czy to, że Dzierżyński mówił... To jest ruska metoda. To jest rosyjska metoda, ale to nie tylko o to chodzi. To państwo rozumieją. A jeżeli bym zaczął mówić, że oddziaływanie na świadomość, zagrożenia i tak dalej, to jest tak, to on zjechał do tego, jak to było. To ja nawet sam tego pięknego techniki zarządzania postrzegam. Tak. Zarządzania postrzegania. To jest, zamiast powiedzieć normalnie po ludzku kłamstwo, te manipulacja świadomością. No manipulacja świadomością, ale technika zarządzania postrzegania. No ale w tej chwili to na przykład co się dzieje, jeżeli chodzi o agenturę wpływu. Gdzie? Rosyjską u nas, bo u nas nawet szukać się wśród zoologicznych antykomunistów i antyrosyjskich. Ale właśnie do tego dobrze, bo w tej chwili nawet Świączkowski mówił, że w ABW mieli takie wątki, że właśnie ta antyrosyjskość była nakręcana pod tym kątem, że powiedzmy Rosjanie mogli pokazać o zawsze. A no to oszołomy, jakie oszołomy to są. Taki jawny antyrosyjskość. Ale teraz w tym kontekście, co się teraz dzieje? Teraz jest jakieś takie rozprzężenie, że no powiedzmy mówi się o Rosjanach bardzo dobrze u nas, w Rosji... To znaczy te parę dni. Tak. Czy to jest takie lansowane jednak, że Rosja jest potężnym rynkiem zbytu, że trzeba zabiegać o to, jest lansowane takie sposób. Czy to jest teraz pozytywne w tej chwili, prawda? Czy w tej chwili coś się dzieje takiego, że jest jakiś odwrót, czy to jest tylko chwilowe jakoś? No tak, to zobaczymy. To zobaczymy, ale to nie jest. Ale to jest w takiej krótkiej chwili się nie da jeszcze ocenić. Prelewana. Kilka to musi pan mieć parę... No po pierwsze, cała... Moim prywatnym zdaniem rozbiór Polski już został zadekretowany. Moim prywatnym zdaniem brytyjski minister spraw zagranicznych Douglas Head, kiedy laptop o granicy polsko-niemieckiej na Wiśle, to nie latnął. Polsko-rosyjski. Polsko-rosyjski. Niemiecko-rosyjski na Wiśle. Znaczy niemiecko-rosyjski. To nie latnął. Tylko taka koncepcja gdzieś biega. Moim zdaniem jest, przeczytajcie państwo artykuł takiej dziewczyny z Echo Moskwy. 2-3 dni temu się ukazał w internecie. Ona to myślała, że Echo Moskwa, a potem jakaś gazeta wydrukowała. Na internecie? Nie. Coś na EU, nazwiska, że wyjdzie w internecie. I ona napisała taką całą, że o tym, co się dzieje. Ale to po rosyjsku znaczy. No tak, tekst jest rosyjski, ale już są tłumaczenia polskie tego wszystkiego. Fronda to podała. We Frondzie to jest... I czy ja przypadkiem nie w naszym dzienniku też jest w elektronicznej wersji było. Ale w każdym razie na pewno we Frondzie. W elektronicznej Frondzie jest przedwczoraj. I tam jest też ciekawa ocena, że to wszystko, co się zdało, ta katastrofa w Smoleńskim jest funkcją spotkania o którym pisał Wall Street Journal i amerykańskiego dostępu do łupków, które można przerobić na gaz na terenie Polski. Że jeżeli, bo to jest coś takiego, gdyby to się szybko uruchomiło, stosunkowo szybko na terenie Polski, to wtedy my byśmy byli eksporterem gazu z terenu Polski i cała strategia nierosyjska, moskiewska oparta na uzależnieniu całej Europy gazem ziemnym, po prostu by upadło. Z jakiej ten łupków są robić ten gaz? Nie jestem specjalistą, nie czytałem. Nie, ale to jest już są licencje wydane firmom amerykańskim, które umieją. Tak, które mają to przetwarzać, nie? Tak. A ja chciałbym się zapytać pana mówi o wirtualnych pieniądzach. Czy pan rozumie te tak zwane puste pieniądze drukowane w Ameryce? Nie, wirtualne pieniądze to jest kosztowne. Nie. To jest żyro. Proszę pana, kiedyś jak jeden drugiemu pożyczał, to pożyczał konkretną gotówkę, tak? I konkretną odmierę. A w tej chwili co ma pan tam w tych wszystkich bankach? To jest creative accounting. No. Twórcza księgowość. No.
To są produkty finansowe. No jeden drugiemu sprzedaje produkt finansowy. To są wszystko wirtualne pieniądze. Ich nie ma. Ich realnie nie ma. Ja słyszałem taki dowcip, że no jest ta walka pustego pieniądza w Ameryce kreowanego. No i jest to groźne pieniądze, ale Amerykanie z tego wychodzą ogromną ręką, bo tym pustym pieniądzem płacą Chińczykom. I Chińczycy tym pustym pieniądzem płacą swoim poddostawcom. I to się jakoś rozpływa. Ale zapytany przez dziennikarzy laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Józef Stiglitz, kiedy wreszcie skończy się w Ameryce druk tego pustego pieniądza, który do katastrofy doprowadzi. Mówi, to jest bardzo proste. Dopóty będą drukować ten pusty pieniądz, dopóki nie zostanie w Ameryce ani jedno drzewo. Ale teraz trzeba się patrzeć, bo się ten system bankowy doprowadzi w krótkim czasie czy dłuższym do socjalizmu. Ja nie jestem specjalistą finansowym, więc trudno mi to mówić. Tu jest jedna z opinii, którą słyszałem, że gdyby Chińczycy w tej chwili sprzedali dług amerykański, który mają, to dobra 10 bilionów dolarów. Więcej chyba mają. Nawet więcej. I to wszystko jest w obligacjach rządowych amerykańskich, czyli to nie jest, to jest papierowy, że tak powiem, papier, ale to jest twardy papier w obligacjach rządowych. To by zawalili dolara, Amerykę, wszystko gospodarcze. Tylko że to jest, proszę pana, nie na rękę Chińczykom. Bardzo prostego powodu. To jest tak jak, jeżeli pan od banku pożyczy 100 tysięcy złotych, to jest to państwo. Ale jak pan pożyczy, że pan nie ma za spłatę tego kredytu. Ale jeżeli pan pożyczy od banku 100 milionów złotych i nie ma pan na spłatę, to jest to problem banku. Prawda? To jest skala, więc jeżeli by Chińczycy sprzedali to, to nie byłby to równie tylko i wyłącznie problem amerykański. Tylko to by był również problem chiński, bo gdzie oni by wtedy sprzedali to, co produkują? By spadła, wszystko by spadło. Największym obrońcą Ameryki teraz są Chiny. Proszę pana, to jest cały czas, że ma pan coś, z czym nie wie pan co zrobić, bo jeżeli pan to coś z tym zrobi, to panu to zaszkodzi, a niby to jest pański, tak powiem, dobytek, tak? To jest, jak to mówię, dobrodziejstwo inwentarza, to tak jak się mówiło. No bo co pan z tym zrobi? Za dużo tego jest. Po prostu jest za dużo, jeżeli by się tego... Teraz pan sobie powie, okej, fajnie, mamy taką broń, możemy zawalić cały system światowy. No i zawalamy. I co? No i co dalej? Także funkcjonujemy w tym systemie światowym. No i na tym polega całe, że tak powiem, cwaniactwo różnych krajów. To jest jak umowy, bo to już dzisiaj się nie podbija kraju, bo to się nie opłaca. To już druga wojna światowa dała przykład jak koszmarnych kosztów, moi państwo. Pierwsza wojna światowa zawaliła Imperium Francuskie. Druga zbankrutowała, na dobrą sprawę. Druga wojna światowa zbankrutowała Imperium Brytyjskie. I wówczas, powolutku później, wyścig zbrojeń. Jak ktoś ładnie powiedział, że Amerykanie zazbroili Rosję na śmierć. Sowiety na śmierć. I zbankrutowało. Zbankrutowało Imperium Sowieckie. Wyścig zbrojeń. Czy nie wojna, tylko zimna wojna. Zbankrutowała Imperium Sowieckie. Wojna w Iraku, na dobrą sprawę i w Afganistanie zbankrutowała Imperium Amerykańskie, które było jedyne globalne, no, mogło mieć wszystko, ale się wpakowało, a to jego wpakowało. Dwie wojny w Iraku. No dwie wojny w Iraku, jedna w tym. I teraz w Afganistanie zbankrutowała Imperium Amerykańskie. Więc już dawno, przecież nie myślcie, że Gorbaczow był takim znakomitym aktorem. Gorbaczow, czyli eksponent, nazwijmy to agent wpływu KGB, reprezentant tego środowiska, że on był taki w ogóle mądry i że trzeba już z wojną skończyć, że nie nuklearnie i ten. Nie. Jak wymyślono broń nuklearną, to stwierdzono, że to na nic, dlatego bo te radioaktywne ruiny i zniszczenie olbrzymie. To co zrobiono? Pamiętacie państwo?
na bombę neutronową. To znaczy, likwidujemy siłę żywą, ale zostaje martwy. Infendarz martwy, tak? No to już jest lepiej. No inaczej nie mamy zniszczeń ekonomicznych, mamy tylko zniszczenia ludzkie. No dobra, no ale co komu po tych zniszczeniach i co? Zostaniemy... Kim to obsadzić? To kolejny problem. W związku z czym okazuje się, że kolejne wojny energetyczne dawały tylko jedno do myślenia, że one są już przeżytkiem. Tego się już nie da zrobić. To są wszystko wojny starej generacji, na tym nic się nie da zrobić. Po prostu koszt. Jak pan oszczep drewniany albo strzałę, a nawet z muszki stracił, a nawet manichera, to był to już duży koszt, taki manicher, to nie był spory koszt. Ale to jeszcze był strawiarz. Ale jak pan traci jeden samolot, który jest wart tam 10 milionów, 10 czy więcej, czy 10 milionów dolarów, czy na wszystko jedno ile, w milionach już idzie jeden, a może na takich setkę dziennie stracić, tak? To żadna gospodarka tego nie wytrzyma. I wobec czego wojna energetyczna jako czynnik, narzędzie dominacji się wzięła i przeżyła. Skończyło się, wypaliło się to. Niech pan teraz popatrzy na co innego. We wojnie nawet energetycznej kiedyś była partyzantka i siedziała po lasach. Po to Szkocy i Anglicy wyrąbali całe lasy, żeby partyzantki nie były. No nie, to nie śmiech, tak? To jeden sprzęt, trzy rzeczy, trzy elementy, czynniki. Pierwsze, żeby mieć węgiel, żeby mieć czym opalać, jeszcze nie mając pokładów drewna odpowiednich, tylko drewnem opalali częściowo do północnej Anglii. Tak, w ogóle przemysł. Drugie, żeby z czegoś zbudować flotę, tą późniejszą, wielką, imperialną. I trzecie, żeby partyzantki nie było. Tu nie ma partyzantki, u nas wszystkie drzewa się nie odwidamy. A nie, no więc... Przy drodze. A... partyzantki się... A gdzie są teraz partyzantki od II wojny światowej? W miastach. Bo to jest jedyne miejsce pochowane się. Więc też koszt, w związku z czym koszt jakiejkolwiek wojny w tej chwili, to się liczy na to, przelicza się na pieniądze, czy stać na wojnę. Nie, nie stać. Dlatego, bo ta partyzantka się pochowa i co to za problem wziąć i zawalić pół miasta. Witja Suworow mi kiedyś mówił, opowiadał, relacjonował po takim spotkaniu, nazwijmy to w dobrym humorach, żeśmy obaj byli sobie analizowali. I Witja mi Suworow analizował, że kiedyś jak go poproszono na wykłady do Stanów i nie mamy na tym wykładu, to kiedyś zadano mu pytanie. No dobrze, ale jakby pan chciał sparaliżować Stany Zjednoczone, to jakby pan to zrobił? A on przecież jest specnazem. U was to bardzo łatwo. Ja mówię, no nie codziennie to można zrobić, ale od czasu do czasu można. No to co pan to często rozumie? A kiedy jest cała wasza czołówka w jednym miejscu? No mówi, panowie, kiedy? 4 lipca. Nie. Nie, cała czołówka jest tylko w jednym, jednego. Kiedy jest przekazywana władza prezydencka i zaprzysiężenie nowego prezydenta. Jest stary wiceprezydent, są wszyscy, stara ekipa, jest cała nowa ekipa, wszyscy siedzą przed Białym Domem. Będzie zasiadło narodowe, przekazanie władzy, to jest tam w styczniu zawsze. No mówi, no i co się wtedy robi? Mówi, ależ macie wszystko obstawione, przestrzeń powietrzna, wszystko zamknięte. A co za problem sobie sprawdzić, w którą stronę wiatr wieje i przyjechać w dwie cysterny albo i w jedną cysternę z odpowiednim gazem w środku i odkręcić tylko kurek i dać dela. I zaniesie wiaterek, zaniesie, mówi, nawet jak macie tam półtorej czy dwie mile. I wytruć mi wszystko. Jest? Jest. Sparaliżowani jesteście? Jesteście. No ale czego? Ja mówię, jak to można zrobić, prawda? Jest wykonalne? Jest wykonalne. Jak jest wykonalne, to można zrobić. No ale przy okazji kupę Amerykanów. Na co tak? No ale kogo to? No ale kogo? No ale kogo? No, przepraszam.
Pytam oficera specnazu. Geru i specnazu. Zaraz chwileczkę, to jest pytanie specjalistę z drugiej strony. A co jemu to szło? Siła żywa przeciwnika. No, zależy, że nieprzyjaciel jest, jak on trzeba wyjechać. To jak się zginie więcej, to tym lepiej dla niego. Jest, ale to jest kwestia, też jest mnóstwo rzeczy jest wykonalnych, jest tylko kwestia cen. No i teraz ta cena staje się coraz bardziej takich energetycznych wojen, coraz bardziej prohibicyjnych. W związku z czym wymyślono, różne tam się wymyśla sposoby, no ale między innymi wymyślono. Okazało się, że jedyna rzecz to jest nie to, tylko trzeba działać innymi sposobami, no to znaczy wojną informacyjną. Skłonić tak ludzi, tak im sprać mózgi, tak ich skłonić, no jak się okazało na przykładach Kominternu i reszty, jest to wykonalne, jeżeli wykonalne, to można to zrobić, jeżeli to można zrobić odpowiednio i się da to odpowiednie wyniki, to ludzie sami są w łeb. Dziadźmy, będą ciągnęli ten mózg, który my chcemy, żeby ciągnęli. Widzę reforma pancerowicza na przykład. No chociażby. Miała aprobatę społeczną. Na początku. Na początku. No dobrze, ale teraz moi Państwo, jak, o ile pamiętam, było referendum, ja byłem wtedy poza krajem, jak mnie wygonili raz, to nie szybko wróciłem. Jak, przecież chyba było referendum na temat, czy chcemy uwłaszczenia. Tak, było. I ludzie się wypowiedzieli, że nie, no to nie chcecie, to mam zabrać wszystko w jadę. Co prawda, tam 3% zabrakło do tego, żeby... Ale zabrakło. Ja uczestniczyłem w takich dyskusjach z czołówką Solidarności, z Krzakleskim. No i zapytałem się, dlaczego pani, cała czołówka Solidarności tak marnie przekonujecie Polaków. On mówi to, myśmy zlecili wykonanie zadania, znaczy by napisana była broszura. Ja mówię, a ta broszura jest tak napisana, że ja sam skłonny jestem głosować przeciw. Nie no, proszę pana, proszę państwa, ale... w 96 roku już. No dobrze, ale sobie pomyślcie, ktoś nie chce czegoś dostać. Tak. I tak mu tylko przekonali, że on sam, nie, no pomysł sobie do nas nie chce chałupy, nie chce niczego. Tak, to jest... Takiego chętnictwa to... No to czemu to? No to jest czysta, żywa wojna informacyjna, tak? Ale ja myślę, że czołówka Solidarności z Krzakleskim brała udział w tej akcji, żeby nie przeszło. Proszę pana, to by trzeba było mówić. Ja nie chcę mówić, kto kiedy wiem, że jest agentem wpływu, to mogę na tym mówić. Tutaj bym musiał robić analizę. Może być kapturowy. Proszę, Józek, kapturowy jest... Wierzę, ale nie wszyscy są do końca głupi. Rozumiem? Łatwiej jest to o zdenerwowanego niż o kapturowego. Ale ja wiem, że ty nie, słuchaj, dajesz każdemu jako praktyk. Dlatego, że no, ja agenturę Ligi w aparacie władzy PRL-u werbowałem, robiłem, prowadziłem przez jakiś tam okres czasu. I muszę powiedzieć, że myśmy mieli więcej. Słowo daję. No może sobie wierzyć lub nie, ale naprawdę mieliśmy więcej kapturowych niż takich regularnych, podpadających.